Okej, okay. Sims 4 z dodatkiem wyprawa na Batu, który jest specjalnym gwiezdnowojennym dodatkiem do, no, do Sims 4. Czyli jest pakietem rozgrywki, czyli to są właśnie takie mniejsze dodatki. Okay. Bo jak mamy Simsy, to mamy takie duże expansion paki, które z reguły dodają jakąś całą mechanikę, jak na przykład pory roku, zwierzaki. No a tutaj mamy te właśnie te pakiety rozgrywki, czyli to są z reguły takie mniejsze planszki, które pozwalają robić konkretną rzecz. Tak, to są takie oddzielne lokacje, nie? Gdzie się dzieją nowe rzeczy i jednocześnie mamy też nowe przedmioty, pewnie nowe zawody, jakieś tego typu rzeczy. Nie, zawody nie. Nie, zawody to jest za dużo. Jakby zawody są w dużych expansion packach. Nie ma nowych zawodów, myślisz na Myślę, że co najwyżej zawodem może być to, jak stosunkowo mało rzeczy jest w tych małych expansion packach, ale zobaczymy. To jesteśmy w grze. To my. O, możemy wejść w jakąś interakcję na przykład. O, zapytam cię, jak minął dzień na przykład. Ciekawe, czy możemy pogadać. O, i mamy już tutaj zadania gwiezdnowojenne, które... Nasze cele życiowe, generalnie. Ja na przykład chcę zamówić napój w kantynie, rozegrać 5 nut rund sabaka i osiągnąć trzeci poziom programowania. Słuchaj, mam nadzieję, że to nie są moje cele. Twoje cele. Odwiedź każdą okolicę na Batu. Okay. Zapytaj o obecność ruchu oporu lub najwyższego porządku na Batu i wypełnij misję dla ruchu oporu lub najwyższego porządku. Dobrze, gra poznała tutaj, ma osobowość odpowiednio. I to granie w sabaka to była ostatnia rzecz, którą chciałbym robić w grze. I to są generalnie takie nasze te najważniejsze cele życiowe. To dobrze, nie są zbyt wygórowane. I tak. Za cele życiowe będziemy dostawać nagrody. Na przykład higiena instant, dzięki czemu możesz się nie myć. Wow, jest, wreszcie. Albo różne takie chwilowe, albo bardziej stałe bonusy. Na przykład wiecznie czysty, wtedy już nigdy nie musisz się myć. Można? Możesz sobie na to zarobić, tak. Można też wybierać, zmieniać sobie te aspiracje. No. I dopiero jesteśmy na pierwszym kroku, super, naszych tutaj życiowych perypetii. Nie mamy pracy. Ale chyba nie potrzebujemy pracy. Nie mamy też żadnych umiejętności. No to dobrze, jak w życiu. Możemy ten, jest wszystko w spokoju. Dobra, tu są paski, których szukałam. Chciałam zobaczyć, jak mniej więcej tutaj się umywamy. Jestem ciekawa, czy możemy porozmawiać o Gwiezdnych Wojnach. Bo więcej opcji nie, gdzie tu jest jakieś rozmowy. O zainteresowaniach może. Bo oczywiście mówisz o sobie. No. No ja też, tak, jak najbardziej. Też jesteś ciekawy. Lubię mieć zęby. Tak, lubię zęby, bardzo lubię. Zęby i usta, to jest temat, to jest... Pograjmy o tym. Aha. Uśmiechy, no super. O, entuzjazm się nowy show. Zobacz mi nowy telefon. Wow, ten, on jest dokładnie tak nudny jak ja w rzeczywistości, więc bardzo dobrze. Ale jest mi za dużo entuzjazmu. No nie, tak, gadam o telefonach, to jeszcze mnie nie widziałeś. Ladida, no w rzeczy samej. Okej. Okay, przyglądaj książki. Co ci się stało? No, poszedłem do domu zobaczyć książki, no. Stoję, nie wiem. A w ogóle mamy tutaj telefony. Możemy coś dodawać na Simstagram. Sprawdzić coś czasów w mediach. Boże, nawet w Simsach już trzeba siedzieć cały dzień na telefonie. No. Wow, mogłabym się oddzielić od rodziny i wyprowadzić. Zabrać się w urzędzie pracy. Nie. Czy chcemy mieć jakąś pracę? W ogóle, nie. Jak to się odbywa nasza podróż na Batu? Bo... No właśnie nie wiem jeszcze tego. Czy mamy zarobić na tę podróż? Nie no, mamy 8 tysięcy. Myślisz, że to wystarczy na podróż? W jedną stronę, mam nadzieję. Wow, patrz, to jest nasz telewizor. Ja bym chciał tam polecieć i po prostu zostać tam. I dołączyć do najwyższego porządku i po prostu nie martwić się o przyszłość. Nie mam pojęcia, jak to w ogóle... Jak się podróżuje tutaj? Chyba z poziomu telefonu. Chyba tak. Tak, no kiedyś się dzwoniło takim na ścianie, więc teraz się po prostu to robi tutaj, ze smartfona. Możemy wynająć usługi, albo kupić klinikę weterynaryjną. No, może być poszukać pracy faktycznie. Mogę zmienić kolor budowy na telefon, dobrze. Bo jak nie mam, to jest chyba ta podstawowa rzecz, którą tutaj trzeba zrobić na początku, nie? No chyba, że chcemy jechać na Batu od razu, bo a widzisz, można? My nie mamy żadnych aspiracji związanych z tym, żeby mieć pracę. No dobra, to musimy znaczy, moja postać chciałaby umieć programować, ale to... Może to da radę tam. Będę to robić za pomocą komputera. W ogóle, że postaci powinny się zaprzyjaźnić. Dobra, jak pojechać na Batu? No właśnie, no nie wiem, może trzeba właśnie... Wydaje mi się, że powinno być samochodem. Wynajmij usługi spróbujmy, no. Może tam jest jakiś transport na przykład. Dostawa pizzy, gosposia, ogrodnik...
Prom kosmiczny, a nie, nie ma. Adoptuj kota. Adoptuj dziecko. Wow, dziecko jest 5 razy droższe od kota. No to jaki to jest interes? Żaden. Czyli nie tu. O, podróż. O, podróż. Podróżuj. Podróżuj. Z Luke'em Skywalkerem, tak. Dobrze. Kazałem mu oglądać film akcji. Czy wybraliśmy się na podróż? Spotka się z tobą, teraz się wybiera. Dobrze, chcemy w kosmos. I teraz, gdzie jest Batu? Tu są wszystko te normalne lokacje. Właśnie. A później tu są rzeczy z dodatków, nie? Tak, ale żadna nie wygląda jak Batu, San Miusz, Mishuno. To może to nie jest taka standardowa podróż. A może tam u góry jest takie coś, patrz, taka jest ikonka dziwna. To? No. Podróż do tego świata. Muszę wiesz, może przez komputer trzeba. Okej. Okay. Bo tędy nigdzie nie dojedziemy, jak rozumiem. No chyba nie, no widzisz, no to samochodem nie dojedziesz na Batu, no. Wow, a to jest w ogóle dużo lokacji. Ej, to jest jakaś lokacja magiczna i kraina magii, gdzie można dojechać. Dobrze, to kupmy komputer. Dobra. Będzie pierwsza rzecz, jaką kupimy. A czy mamy tu biurko? Jak nie, to jeszcze bym kupiła biurko. Może sprzedaj łóżko. Któr? To ja biorę ten większy pokój. No dobrze. Sprzedam komodę, nie potrzebujemy komody. Ja mam komodę w pokoju też. No, jedna komoda w domu w zupełności wystarczy. Tak, w domu, który miał komputera. Sprzedaj. Meble. Dobra, kupię jakieś tanie biurko. Tak, tak, w zasadzie wystarczy prosty stół. To jest moja zasada na studiach. Żebym tylko miał blat i 4 nogi. I już się nada. Ja bym wolała, żebyś miał 2 nogi. Ale stół. Stół mógłby mieć też 2 nogi, gdyby go oprzeć o coś. Okej. Wybierzmy sobie jakiś ładny stół. O. Biały. Taki z Ikei, Lindman, czy jak to tam się nazywał. O, tu nawet, o dobra, tu książki nawet mam w pokoju, dobrze. Dobrze, sprzedaj. Czekaj, chcę jakiś teraz wygoda. Fotel. O, fotel to wygodny, bo to ważne. O, krzesło profesjonalista ma wygodę. Wszystkie mają wygodę. Jeden nie ma jakiś o wyższej wygodzie. Wow, trzeba mieć karierę medyczną, żeby cię było stać na wygodny fotel, co? No tak jest w życiu, widzisz, nie kupowałaś nigdy wygodnego krzesła. Dobrze, wezmę dyrektorski fotel szef. Dobrze, jest bardzo ładny. Też wezmę biały, żeby pasował do biurka. No, nie wiem. Co? No, nie wygląda na biały, szczerze mówiąc. Wygląda. Bo w tym pokoju jest ciemno. Aha. Myślę, że kupimy lampę teraz. Żeby nie było ciemno. A, no nie, najpierw kupmy komputer. No kupmy ten komputer wreszcie, tylko jakiś taki sensowny. Czyli to są komputery? Tak. Komputery. Siablet. O, będzie przenośny. Ale to jest jakiś tablet, nie kupujmy jakiegoś badziewnego tabletu. O, komputer szacun. A może wydajny PC, zabawa 8. Jezu, 4000. Jezu, ile pieniędzy. Okej, okay, to jest jakiś... To taki do pracy, to nie... O, może przenośny? To jest niedostępny przecież. A. To dalej już są niedostępne. Wow, Boże, w tej... Boże, tu bardziej niż... No to... To mamy do wyboru te, więc... No, ja bym był za komputer marki Shasun. Tej? No. Ten? Taki, no dobrze. Jest wydajny. No dobrze, ładny i design. Lampę może jakąś. Ej, fajny jest, bo on to się wydaje taki duży, ale tak naprawdę to ma jednostkę centralną za monitorem, dlatego tak jest. I po co lampa? No bo ciemno w tym pokoju, ja nie lubię, jak dobrze jest tak jest, ja bym jeszcze zasłony dał. Lampę z abażurem bym chciała. I jakąś świeczkę jeszcze, żeby postawić taką biurko. A w ogóle zobaczmy jakość tych łóżek, bo ja się obawiam, że to... Czekaj, czy można zobaczyć coś o tym łóżku? Bo energia 4 niewygodne. Nie mieliśmy lecieć do Batu zaraz? Dobrze, oboje mamy łóżka niewygodne. Boże, jak nam będzie ciężko w tej grze. Jak w życiu, no. No dobrze, to wróćmy do życia. Dobrze. Mogę ćwiczyć programowanie, tak jak moja postać by chciała, albo... Zamów? No nie. Nie, kup nasiona. Kup lekarstwo. Więc ulepsz społeczne, zamów. Wow. Ej. Sieć. Eksploruj. Wyszukaj gadek na plony.
No, no nie wiem. Zamiast ćwiczyłem programowania w takim razie. Jeszcze ostatnia opcja, jaka została, to gazeta, ale... Czekaj, dzwoni twój telefon chyba. Nie. W grze. A. A nie, po prostu twój Sims liczył, że ci przeglądał sieć. Stojąc przed telewizorem. Tak. Słuchaj, autentycznie nie wiem, jak pojechać na Batu. No dobrze, ich życie się toczy i dojdziemy do tego. Jesteś pewien? No. No może jednak znajdźmy jakąś pracę. No właśnie, znajdźmy pracę. O, ja już zdobyłam umiejętność programowania. Ja mogę być youtuberem na przykład. Ja mogę hakować. A nie możesz mieć jakiejś normalnej pracy, chociaż w grze? Nie, nie jestem zdolny do żadnej. O! O, dobrze, napisał do mnie Mortimer Ćwir. Byłaś już w stacji Czarna Iglica na Batu? Podobno można tam żyć przygodę. Wybierz się sama i się przekonaj. Tak! No to w drogę. No to w drogę. O, dobrze. A, widzisz, to jest wyjeźdź na urlop. To urlop? To nie będzie urlop, będzie ciężka praca. Jezu, nasze postacie wydadzą na tym urlopie wszystkie oszczędności. Ale to dobrze, że jest Mortimer Ćwir. W ogóle w pierwszej części i chyba jeszcze w drugiej? Nie pamiętam. W każdym razie na pewno w pierwszej części to był Henryk Ćwir. Nasz swojski Henryk, a potem się okazało, że to jest Mortimer. Co to znaczy? Czy to imię w ogóle? Mortimer? Nie Mortimer? Nie wiem. Mortimer? Mortimer? Podczas pobytu na Batu będziesz korzystać z waluty zwanej galaktycznymi kredytami. Dobrze, czyli nasze pieniądze nie mają znaczenia. Oraz tak, specjalnego naprawdę wyposażenia. Naprawdę nigdy nie miały znaczenia. Ale nie martw się, twoje simoleony i wyposażenie bezpiecznie czekają w domu. Aby rozpocząć, sprawdź swoją pierwszą misję w panelu kariery, która pomoże ci lepiej zorientować się w okolicy. Okej. Okay. Ej, przebrało nas. Ja mam jakiś inny kryształ nad głową. No bo ten okay, aktywny dobrze, jest zawsze zielony. Okej, dobra. Wyglądamy jakbyśmy uprawiali wilgoć. Witaj na Batu. Mamy zadania, dostaliśmy w ramach pracy. Zaplanuj swój batuański strój w kwaterze, odśwież się w kwaterze, zamów jedzenie z doku numer 7. No dobra, zróbmy to. I ty masz dokładnie ten sam zestaw zadań, więc bierzemy. Że znajdźmy naszą kwaterę najpierw. Nie? Wow, i patrz, mamy tutaj reputację. W ruchu oporu, naturalny, najwyższy porządek, łajdacy. Okej. Okay. No dobra, ja bym chciał poznać Kylo Rena, więc w sumie chyba będę jednak szedł w ten najwyższy porządek. Okej. Okay. Myślisz, że Kylo Ren jest tutaj do wzięcia? No, tak, bo zamierzam go wziąć. Dobra. Czekaj, czy mamy... Dobra, dobrze, potem się zajmę. Dobra, w wolnych chwilach muszę też programować. Dobra, to gdzie jest ta... W wolnych chwilach muszę też programować. Gdzie jest ta kwatera... Wow, zobacz, to Batu. No właśnie, pokaż jak to wygląda właśnie, kurczę. No więc to jest maksymalne oddalenie, jakie mogę mieć. Sklepy z antykami... Dok Ondara. Kantyna Ogi, dobra. Szukamy kwatery. Właśnie, o właśnie, przesuwasz to ten. O, jest Soku Millennium, patrz. Wow. Można do niego wejść? Można... O, chodźmy zeskanować go, na pewno się przyda do czegoś. No Boże, zeskanuj, nie? Tak, no. Ale na razie dam podejść tutaj razem. Dobrze, że ta gra ma takie podejść tutaj razem. Czuję się jakbym gra w RPGa, nie w Simsy. Wow, nasze postacie aż przybiegły. Dobra, i uwaga, będę skanować. Czy ja muszę sobie to skanować? Możemy kazać ci skanować też. W ogóle to upierdliwe, że nie można na przykład grać, wiesz, dwie osoby równocześnie, nie? I każda kierowana osobno. Nie rozumiem. No, że na przykład moglibyśmy się połączyć przez sieć i na przykład... wiesz, takie multi bardziej. Tak. Znaczy wiem, że w tej sytuacji to nie bardzo, no bo dostaliśmy klucz od dystrybutora, ale tak ogólnie. Okej, więc mamy zapiski z Batu, Soku Millennium, zeskanowaliśmy sobie statek, to zmodyfikowany lekki koreliański frachtowiec. Boże, nigdy nie chciałam tego wiedzieć. Ale... Wow, jest o locie na Kessel w mniej niż 12 parseków. Okej. Okay. Łajdacy. A, łajdacy to ta frakcja Hanna Solo, okej. Okay. No tak, przemytnicy, nie? Scoundrels prawie było, tak? Zobaczyli na łajdacy, okej. Okay. Okej. Okay. Sokół znajduje się w tej chwili na Batu, po tym jak Chewbacca użyczył go Hondo Onace? No Hondo Onaka, to tak jest taki typ taki z takimi walkoczkami, taką czapką dziwną. Okej. Okay. W wojna klonu był. W zamian za pomoc ruchowi oporu, okej. Okay. Dobrze, znajdźmy tę naszą kwaterę, bo robimy teraz... Nie dostaliśmy... Wow. To jest...
Transport, to dobra, zeskanujmy go sobie, skoro już tu jesteśmy, może przyda nam się. Myślę, że trzeba po prostu sobie casualowo przejść po tym mieście, po tej tutaj lokacji i znaleźć tą kwaterę tak jakoś. To ty, a gdzie ja? Co robię ja? Czemu poszłam tam? Nie wiem, może Kylo Ren się pojawił. O, będzie, tam jest jakiś dok numer 7, to chyba tam mieliśmy być też. Czekaj, nie chcę zamawiać jedzenia. Ale mieliśmy zamówić jedzenie właśnie z doku numer 7. Na razie chcę zeskanować obiekt. Może zamówmy to jedzenie w tym projekcie na razie. Dobra, to ja zamawiam jedzenie. I zobaczymy, czy od razu się nam się obojgu odznaczy, czy nie. Czy tylko jednej osobie, nie? Chyba tylko jednej osobie. Ty na razie skanujesz obiekt. W ogóle moje okulary gdzieś zniknęły. W Gwiezdnych Wojnach wszyscy mają dobry wzrok. Więc super, po prostu nic nie widzę z tego, co tam się dzieje. I skanuję coś, żeby coś zobaczyć może na moim tablecie. Tak. O, ładne, dobra, ładne. Rozumiem, że... Dobra, tu się obracam. Okej, ja tak chciałam przybliżyć na ten statek, żeby mu się tak przyjrzeć. O, więc to jest... No ładny. Transportowiec Ultipede. A i to się podświetla na niebiesko, no bo to mamy misję z tym związaną, tak? Czy to dlatego, nie, że ty korzystasz? Nie, to po prostu podświetla się, jak coś zaznaczam. Aha. Żeby coś się da z tym zrobić. Dobra, to zamawiamy jedzenie. Dobra. Gdzie ta moja? Która idzie? Idzie, dobra, idzie. Zobacz, mój jest bardziej entuzjastyczny, biega sobie wszędzie. No, ty na konwencie. Ja nawet na konwencie nie biegam. Aha, i po prostu nasze postacie tajemniczo znikają w tym budynku. No to możesz wybrać, co byś zjadł. No ja bym zjadł na przykład... Masz 50 kredytów. Fried Endorian T-Pip. Okej, chcę to. To kosztuje 15, jesteś pewien? Tak. Okej, okay. To porcja dla jednej osoby. Tak. Jaki dobry tip. Polecam. A, dostaliśmy też kredyty za to, że zamówiliśmy jedzenie. No i zwróciło mi się nawet. Czy ty to jedzenie zjadłeś, czy... No co ja z nim zrobić? Czy schowałeś do ekwipunku? Nie, no zjadłem. Co to jest? Zapiski. A. No bo zeskanowane, nie? Okej, okay, możemy to sprzedawać? Możemy. A, dobra, na razie nie sprzedaję. Jak nam zabraknie pieniędzy, to najwyżej będziemy spieniężyć. Dobrze. Spieniężyć też pamiątki i wspomnienia z wyjazdu, super. Ja po prostu szukam, czy mamy gdzieś to jedzenie w ekwipunku. Nie, no zjedliśmy je pewnie, no. No bo... A, teraz to jesz. No. Ale jesteś najedzony. Na zewnątrz. Dobra, nie jedz tyle, odłóżmy, no później. A to nie zostawi tego na ziemi? Może nie. Czekaj, czy moja postać nic nie zrobiła? Jak już wydałem 15 kredytów na to. No nie jedz, no to ej. Zobaczmy, co się stanie. O, widzisz, odłożyłeś do ekwipunku. Na później będzie. To ja zamówię sobie coś taniego, może Mustafa Rirawa, Lava Roll. To będzie taki przypieczony pewnie mocno. Okej. Okay. Zaliczyło mi się? Tak, zaliczyło mi się. Dobra, to chodźmy razem, poszukajmy tej kwatery. Dobrze. Co my tu mamy obok? Ronto Grill, okej, okay, to jakaś inna knajpa. To pewnie jest cały dystrykt takich restauracji, nie? O, tam się... Nie, faktycznie, na niebiesko się podświetlają te cele pewnie. Tak? No, na to wygląda. Kwatera, dobra. Czyli będziemy tu się odświeżać i zaplanować nasz strój. Czyli jak się świeci na niebiesko, znaczy, że tam trzeba iść i zrobić rzeczy. Czy możemy podejść tu razem? Nie, nie możemy już. Spróbujmy podejść tutaj. Gdzie ten? A nie można ich zaznaczyć tak po prostu, tak myszą? No nie, to nie jest taka gra. Jaka gra? Taka, gdzie jest wygodne sterowanie? No każdą postacią musisz sterować oddzielnie niestety. Wcześniej było podejść tutaj razem, ale teraz nie ma, więc teraz nasze postacie podejdą tu osobno. Może muszą oboje po prostu nic nie robić. O, dobra, idą, biegną. Ja sobie przyprzę. No to będziesz pierwszy. To może najpierw się odświeżymy, a potem zaplanujemy stroje. No dobra, niech będzie. Będziesz dostanie ten bonus w końcu. Czy możemy robić to równocześnie w ogóle? Chyba tak, no przecież. Tak, dobrze. Ale to strasznie dziwne, że nie widać tych postaci, co one robią i one po prostu znikają w budynkach. Ach, te Simsy. A nie można ścian zdjąć?
Teraz są ściany opuszczone. Nie, to jest po prostu cały budynek. Nikt nie projektował wnętrza tego budynku. Rozumiem. Tu mamy tylko pasek postępu, widzimy... Czemu miała postać odpręża się? Trudno. Może wziąłeś odpręż się zamiast odśwież się. Nie, dobra, zadziałało odśwież się, no to teraz zaplanuj strój. Dobra. No pewnie się łączył kreator. No. Proszę okulary. Chcę widzieć. Ale spoko w sumie, że dają, wiesz, tutaj, że jakby ktoś sobie nie ustawił na początku gwiezdnowojennego stroju, bo chciałby po prostu grać w The Sims, to te? Jakby tutaj osobno ją ustawia. Czy te? Te. Te? No, te tutaj. Dobra. I co z tym strojem? Czy chcesz zostać w tym nie, no, stroju? Nie, no to jest jakiś taki daj spokój. Wygląda jak, kurczę, jakbym się urwał po prostu z pośrodku Tatooine. No to masz do wyboru te trzy... Te kilka. Ten jest nawet spoko, ten co był wcześniej, ten taki płaszczowaty. Taki? O. A jaki kolor? Bo tu masz różne kolory. No taki jakiś czarny, jakiś ciemny. Ten jest czarny z czarnym. Czarny z czarnym, moje ulubione połączenie kolorów. Tak? Tak, jeszcze a buty można zmienić jakoś, bo te buty są brzydkie, nie pasują w ogóle. Możemy zrobić, by były czarne. No, dobrze. O, lepiej. Albo takie gumiaki. Nie, to nie. Tych nie chcemy. Czy ja mogę wrócić do mojego stroju, Ray? Chyba nie, chodź. Chyba nie. Ej, ten był foko, fajny. Ten jest chyba taki najbardziej... To nie. To nie, to jak stara jest... pani. No. Ja chyba jest najbardziej spoko, ale... No, ja chyba wezmę coś z tych, zobaczmy. Ten był spoko, pasuje do ci do włosów. Ten z różowym wezmę. A, tu chyba buty są częścią tego stroju, więc... Dobra, zostawię. Batu. Dobra, może kiedyś zarobimy na jakiś taki strój... Ładny. Dobra. Wypełniliśmy trzy pierwsze zadania, cele, jakie postawiła przed nami gra. Wow. Nie było łatwo, ale daliśmy radę. Zapiszę w ogóle może nasz postęp. Dobra. Może też gameplay zapiszę od razu. I dostaliśmy nowe zadania. Mam zapytać o ruch oporu, zapytać o najwyższy porządek kilku simów i zapytać o łajdaków, czyli po prostu muszę porozmawiać wspólnie, z miejscowymi i dowiedzieć się faktów i ty masz dokładnie to samo, więc póki co, mimo że mamy inne życiowe cele, to zmierzamy tym samym torem, więc możemy się gdzieś wybrać w tym celu. Dobra. Albo rozumiem, że mamy po prostu zagadać ludzi na ulicach, ale tu nikogo nie ma. O, tu są jacyś ludzie, tu są miejscowi. Na przykład, o, to ten ktoś ma zielone włosy, więc może będzie dobrą osobą. No ja myślę, że mogę jakiegoś porucznika Agnona zapytać o ruch oporu. Znaczy, to Balfour Kalad, młody dorosły. No jest łajdakiem, więc możesz go zapytać o łajdactwo. A obok jest Barak Praxon, obywatel Batu. O, to on się niczym nie zna. Dobra, to... Zapytaj o łajdaków. Zapytam go o łajdaków, a ty w tym czasie porozmawiasz z panem obok, ale na przykład. Ale ja nie z tym panem rozmawiać z niczym. No nie, przynajmniej nie jest w żadnej frakcji. A to może z tym panem chcesz porozmawiać? O zapytaj ten, o najwyższy porządek. Tak. To jest, słuchaj, FO628. I to pani. Dobrze, nazwę ją Fiona. Dobra, troszkę kamerze, że postacie tu podejdą i będą toczyć swobodną dyskusję. Dobrze. O, mój pan jest rozbawiony. W ogóle zobacz, jaka fajna rzeźba, jestem fanką. Jak myślisz, co to? Itoriański nagrobek. Chodzi to zaskanować. A to? Posąg przy świątyni... O, to jest świątynia Jedi. A to jest ta Jedi, jak ona się nazywała? Jocastanu. A nie, to jest sklep z antykami. Ty, mam nadzieję, że będziemy mogli kiedyś zrobić zakupy, że dostaniemy takie zadanie. Pokaż ją. No nie, to jakieś trosowe pewnie. Ten, ja to wymyślam w ogóle. Nie wiem, bez sensu. Fajnie, Gwiezdnych Wojen nam napiszą. Jeśli chcesz zarobić trochę kredytów, porozmawiaj. Fajnie, w ogóle rozmawiacie o tym, o łajdakach. No tak, baloniki tutaj. Porozmawiaj z Hondo. Przemycamy figurki z baloników. Mam porozmawiać z Hondo Onaką w kantynie. On prowadzi parę legalnych interesów. No dobrze, to poznasz Hondo Onakę, widzisz, jeszcze zanim dotarłaś do niego najwyraźniej w tych kreskówkach. No ja tu z panią Szturmowiec rozmawiam. I przyszedł ten, co grają tam w kantynie. To obywatel Batu Bobek Dag. Jak się zaprzyjaźnić z panem Bobkiem? Pani Szturmowiec, powiedziałeś, że jeśli chcesz wejść w ich szeregi, porozmawiaj z porucznikiem Agnonem. No wiedziałem już to wcześniej. Ale i tak musimy porozmawiać jeszcze z paroma osobami. Mogę zapytać tego pana o coś? Zabawne powitanie. Myślę, że ma poczucie humoru.
Ja też zapytam tą panią o najwyższy porządek w takim razie. Szubi, szubi. O, śmieszna czapka. Pasowałaby ci, on no. Proszę pana, może pan zagrać to co zawsze? Patrz, możesz mu przekazać zmyślone wieści. Porady innego Sima. Tak? No. Nie wiem kogo, ale... Myślę, okay. Zobaczymy jak pójdzie. O, pan jest pogodny. Mówię o jakiejś komodzie. Tą komodzie co sprzedaliśmy chyba. Okej. Okay. Chyba nie koma. Co by było, jakbym zapytała tę osobę o ruch oporu? Pewnie ci postrzeli. Statki? Nie. Ale ja... O, pobraziła się, poszła sobie. Ale zaliczyło się. Ale jesteśmy ziomkami z Bobkiem. Można go się dodać do znajomych czy coś tutaj? Zdobyłeś umiejętności komediowe. O, to dobrze. Możesz opowiadać dowcipy przy mikrofonie oraz pisać dowcipy na komputerze. O, to jest trochę to, co robisz w życiu. To świetnie, bo najwyższy porządek to żart. Może chcesz go zapytać o... Mogę go zapytać. O ruch oporu. Nie, o najwyższy porządek go zapytam. Rozmawiaj o Łukich. Nie, ja chcę to. Poproszę to. Dobrze, to ja poszukam sobie... Ja zeskanuję nagrobek. Dobrze. Tu będę. Spróbuję zrobić tak, żebyśmy widzieli, co robią oba nasze simy. Ja myślę, że poznałem właśnie przyjaciela na całe życie. Jest pogodny. W ogóle... Ciekawe, czy jak wrócimy do tej naszej okolicy, to będziesz mógł do niego dzwonić i go zaprosić? Mam nadzieję, bo po prostu z nikim się tak dobrze nie gadało. Bobek. Bobek. No, jeszcze nie znasz, nie... O, możemy zapytać... O, możesz go zaprosić na wspólny urlop! O, a ja poznałam... Dowiedziałam się, że nie jest to starożytna relikwia z Itor, tylko ojczystej planety rasy, do której należy Dok Ondar. Ponosi także nagrobek jego rodziców. A, jest, jest, tak. To jest Dok Ondar, o mój Boże. Wiecie, że słabo znamy lore, a tu twórcy Simsów wyszli na jakieś wyżyny i pewnie czytali cały kanon. Śmieszna riposta. Doskonale się tu bawią. No pewnie. Ty i pan Bobek. Wszystko jest dobrze. W końcu. Gadacie o Łukich. A widziałeś, jakie mają włosy? Ciekawe, jak się wyglądają. Ciekawe, jak w ogóle dobra. Wyglądają po deszczu. Słuchaj, twój sim ma ochotę tańcz. Więc możemy mu na to pozwolić. No pewnie. Widzę, że mi nikt nie zwinie. Żaden szturowiec mnie nie zwinie tutaj. Gdzie on biegnie? Nie wiem, ale pozwól mu, niech biegnie. Dobrze. Bądź wolny. Biegnij. O, to myślę, że ja mogę zagadać do tej pani, która wydaje się spoko. Wydaje się osobą. Zapytam ją o ruch oporu. To jest jakaś kantyna, nie? Po lewo. O, i to taka z wnętrzem widocznym. A tak, ty tam właśnie idziesz. Usłyszałeś dźwięki muzyki i stwierdziłeś, że musisz iść zatańczyć. Dobrze, dobrze. Dobrze, niech prowadzi mi muzykę. To nie jest moja ulubiona piosenka, ale dobrze. To totalnie ty. O! Co ta pani ma nad głową? Pani albo... A to Hondonaka! Przepraszam. Co ta pani ma nad głową? No, ma taką czapkę dziwną i takie warkoczyki z tyłu widzisz. O! To już bardziej znajome klimaty. Dobra, gdzieś tu powinien być ten jakiś ktoś do pogadania, nie? Ja tu rozmawiam, idę się tutaj dosiąść do pani. Dobrze. Jak skończę tańczyć, to daj mi, żebym zagadał z kimś, nie wiem, z barmanem na przykład, czy coś. Chciałeś pogadać z Simem o imieniu Sylwia. No czyli dobrze. To, o, z tym łajdakiem, Sylwia Szoma. No dobra, może coś będzie wiedzieć. To pogadaj o łajdakach. O, tu ktoś powiedział mi, że mam uważać, bo kilku niebezpiecznych osobników. To może o nas. Czy to nie mój kumpel Bobek przyszedł? Który? Na dole tutaj jest... To? A nie, to jakaś pani. Nie poznałem od tyłu, bo podobna głowa. Haha, ci łajdacy. No tak, tak. Oni to tak. Ej, może zagadamy z Hondonaką. No dobra. Już zapytaj go łajdaków. No, pewnie się zna. Tu muzyka się zatrzymuje, jak bierze pauzę. Jak robię pauzę, no to wszystko się zatrzymuje. No więc... ja, to trochę... Łajdacy, haha, jesteśmy piratami, nawet nie wiemy co to znaczy.
Poproś o pokazanie misji, ja z chęcią przekażę ci, jakie mam opcje na legalne interesy. Dobra, ale jeszcze... No nie, ja nie chcę żadnych tutaj robić misji dla łajdaków. A możesz zapytać jeszcze kogoś o łajdaków, a nie, tutaj pani nie można... O, tańczysz z Hondonaką. Czemu twoja postać ma jakieś takie ciągoty taneczne? To Hondo się nieźle rusza. Całkiem nieźle jak na pirata. Może pogadam z Hondo Łukich. No nie, poszedł sobie. Ja jeszcze chcę zapytać o łajdaków pana Hondę. Przejdziesz w ogóle na kantynie. Co tu jeszcze jest? Tu jest taki robot za... Nie no, robot niech sobie gra. Chociaż poczekaj, a może robot coś będzie wiedział? O co chcesz go zapytać? O ruch oporu. Przepraszam panie robocie, może mi pan powiedzieć coś o ruchu oporu? Bip, bup, bup, bip. Hondo Naka, zamiast rozmawiać o ruchu oporu, to przetańczyć. Nieważne, bawimy się. Sprawdź w lesie, powiedział ci robot. Tam ukrywa się ruch oporu. Nie, no nie będę sprawdzał, ale dzięki, dobrze wiedzieć. Jakoś tak ci się mało wypełnia tego. Tutaj ja postać postanowiła przyglądać sieć. Sam ja. Co jest jeszcze w kantynie? Tu jest pani za barem. Nawet dwie panie lekanki. O, możesz... O! Dobra, coś... to najwyższy porządek teraz zapytam. No tylko jedno te. O! Ja już prawie spełniłam. Patrz, usiadłeś tu grzecznie. No dobra, to jeszcze... Jeszcze kogo? Jeszcze musisz trochę popytać. No jeszcze nawet wiem, gdzie mam iść i w ogóle z kim gadać, no ale dobra. Jak cele to cele, nie? Mhm. No nie wiem, no to tych kolejnych, nie? Co tam jeszcze mamy? No. Ale za to masz przyjaciela. Okej, okay, to jeszcze zapytam robota o łajdaków i może pyknie. Dobra. To zostały ci też jeszcze po jednym pytaniu o każde. Może do tej drugiej pani zagadamy. O, albo do... Do pani Sylwii. No dobrze. Zmijmy to z głowy. O, nie mam pracy. Podejmij karierę. No jest mi na urlopie, gdzie był karierę. No mam nadzieję, że w którejś z tych frakcji, skoro już o nie wypytywaliśmy. No dobrze. Nie mam pojęcia, czemu oni się tak rozwiną. Okej, więc... Nie, to nie są kariery... No nie są. Profesje, kariery, praca na pół etatu... Aha, to są wszystkie. Zobaczmy, czy tu są... No nie, to nie są ewidentnie... Więc może trzeba faktycznie tego Hondo poprosić o jakąś pracę? No ja mojego pana podporucznika. A... Ty możesz Hondo, bo to jest twoja, dobrze, wiesz, twoja ścieżka kariery. A Hondo tu dalej jest? Jest. No jest, tam boję się. O, poproś o pokazanie misji. No. No. O, misja łajdaków. Co ja tu widzę? Nowa twarz. Chcesz zagrać ze mną w partyjkę sabaka? To tak, to ja. To jedyny sposób, żeby dobrze kogoś poznać. Co masz do stracenia? Może zyskasz nowego przyjaciela. Tak czy siak, czas gry będzie uprzyjemniać ci moja przystojna twarz. Cudownie. Mam nadzieję. O, w ogóle to jest kantyna Ogi? To gdzie my jesteśmy? To wygląda chyba, nie? Jeśli to, jeśli Hondo się tu... Bo ja muszę tutaj też zamówić napój. No to idź do baru i zamów, jak się skończy z nim gadać. Aha, muszę go pokonać w ogóle w sabaka. No nieźle. Będziesz w ogóle grać w sabaka? Rzuć wyzwanie, no zobaczymy. A zobaczmy w międzyczasie, jak tobie idą pogawędki. Dobrze. A, ty siedzisz tu, rozmawiasz z panem tam. Jesteś szczęśliwy, zobacz. No pewnie, no bo siedzę sam. Siedzisz na wygodnych, drogich meblach, nie masz takich w domu. Siedzę sam, popijam coś tam sobie, no i jest dobrze, no co czegoś jest więcej w życiu. Ty, zapytałeś o obecność ruchu oporu lub najwyższego porządku na Batu, to już też ci się... O, musisz odwiedzić każdą okolicę. Okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, to według na telefonie się otwiera mapę. Aha, i musisz jakieś zadanko zrobić, dobrze.
Czemu twoja postać nie idzie do tego pana? Czemu idzie? Rusz, żeby zapytać go o rzeczy. O. Czy ten pan faktycznie ma przystojną twarz? To był, myślę, żart. Generalnie ma, jest tak daleko od przystojnej twarzy, jak się tylko da. A te panie grają z nami? No, to wygląda. A to jest ta pani Jedi, co jest tą, co... To jest Risa Horain. A, okej, okay, no nie. Łajdaczka, okay. A to jest Balfour Kalat. Łajdak. Te imiona brzmią, jakby komuś kot przeszedł po prawie dużo po prostu. O nie, chyba moja postać przygrywa. Czy ja mam jakikolwiek wpływ na tę grę? No się myślałem, że będzie, że to jakaś minigierka się odpali, czy coś. No nie, po prostu gramy, dobra. To gdzie ty jesteś i jak ci... Aha, nie zapytałeś tego pana o nic. No poszedł sobie. Spróbujmy z tą osobą. Ale to cudowne, że jak twoja postać nie ma co robić, to idzie tańczyć. Pff, też ucieka. Halo, proszę poczekać. Story of my life. Dobra, może tego spróbujemy z tym panem za barem, bo... Dobrze, to może po prostu niech moja postać sobie już tam idzie gdzieś indziej. Bo już nie mam zbyt wiele do roboty. No, musisz jeszcze wypytać raz o te rzeczy. Dobra. I próbuję znaleźć kogoś, kto będzie chciał z tobą porozmawiać, ale na razie wszyscy uciekają. Tak, to się czasami dzieje. Może barman nie ucieknie bez pracy. No. O nie, jestem smutna, bo... Czekając na fart, przegrana w sabaka, nie udało się. Musisz grać dalej po prostu. Aż stracisz wszystkie pieniądze i będziesz musiała wracać do domu. Okej, okay, prawie pełniłeś swoje... Okej. Okay. Super. Więc teraz ty musisz szukać porucznika Agnona. No dobra. Przy kwaterze najwyższego porządku w ich dzielnicy. No to chodźmy. Aha, można iść na pozostałe lokacje podróżując w telefonie, okej. Okay. Okay. Tak może się przełączyć między tymi postaciami, nie? Zakładam, że tak. Zakładam, no. Że mogą jechać osobno. No. Więc sprawdźmy, czy mogą. Więc twoja postać będzie podróżować. Sama. Dobra. A moją postać zostawiam... Więc zakładam, że chcemy pojechać do dzielnicy najwyższego porządku. Tak, to będzie... Wiesz, że to będzie czysty porządek. No. Musisz odwiedzić generalnie wszystkie lokacje, ale to jeszcze zdążymy. Będą być tak, że tutaj docieram i tam kogoś połują na ulicy na przykład, albo rozstrzeliwują i tak dalej. Ta dzielnica wygląda bardzo podobnie jak do tamtej. Zakładam, że tu chyba jest kwatera najwyższego porządku, co? O, jest porucznik Agnon, super. Poproszę o pokazanie misji. Tak, poproszę. Chcę trzymać galaktykę w żelaznym uścisku razem z wami. Okej, okay. To jest całkiem wyględny. No, sympatycznie. No, no okej, okay. Na pewno jest po dobrej stronie. Nie wiedział o Holokauście. Nie. To nie my, to media źle przedstawiają. A czy to admirał Hux? Nie, to jakiś mistyp. Losowy robot tutaj. Okej, okay, więc zgłaszanie się do służby. Liczę, że przekażesz dalej naszą wizję przyszłości, stać czarna ulica. Tak, dokładnie o to mi chodzi. Okej. Okay. Aha, czyli musisz po prostu porozmawiać z miejscowymi i zachęcić ich do najwyższego porządku. W porządku, nie ma problemu. Będę misjonarzem na najwyższego porządku. To jest to, co chcę robić. Ty jesteś bardzo zniechęcony. Myślałem, panie, to nie ma szans. Panie z obcymi ludźmi. Dobrze. Ale mogę się przyłączać między postaciami? Nie, nie mogę. Jak jestem z tobą, to nie mogę. No dobrze. Okay. Ale może wrócisz niebawem na czarną iglicę, żeby jak zwiedzimy tę dzielnicę. Więc musisz siej propagandę najwyższego porządku. Musisz 5 osobom. O, fajnie, dobra. Wykonując interakcję z jej propagandę. Dobrze, dobrze. A potem złożyć raport porucznikowi Agnonowi. Mogę używać humoru do tego? Ja wiem, czy rozejrzymy się, co tu jest? No, możemy. Może zeskanujesz obiekt. Tak, fightera, czemu nie? Fajne te statki. No. To jest TIE Echelon. O kurczę.
A nigdy nie będę dobrym statkiem. To jest ten statek Kylo Rena, nie? Ten taki... Możliwe. Mamy go chyba w wersji Lego. Chyba nie. Nie? Ten mały stateczek? To... Nie. Wydaje mi się, że to to dokładnie. Nie. Co ty idzie? Jesteś niebiesko ubrany. To Lorne Lordes z ruchu oporu. O, dobrze, przekawaćmy go na najwyższy porządek. Zobaczymy, czy możemy ścieć propagandę. Nie, no na pewno. A potem możemy pojechać jeszcze właśnie do tej ostatniej dzielnicy, to ci się odhaczy, że zwiedziłeś wszystkie. No. Dzień dobry, czy ma pan chwilę czasu, żeby porozmawiać o najwyższym porządku? Co to jest to? Zyskanu... O, skrzynia ze... Ty, szpieg, przyszedł skanować sprzęt najwyższego porządku. Tak, zaraz przekonam, że nie warto. Dzień dobry, najwyższy porządek to jest gwarancja porządku w galaktyce. Mam sobie taką kurtkę ludzika Michelin. Zimno. Nie? Najwyższy porządek? Nienawidzę. No, przyszło na weź go przegoń z tym. Ale, ale zaliczyło się. Grubiańskie powitanie. Chcesz go powitać? No weź podle. Nie chcemy go tutaj. Grubiańskie powitanie. Bafuni? Może go dalej antygnizować? Żeby być twoim śmiertelnym wrogiem? Chcesz przeglądać jego Facebooka, czy co? Szukam haków. Nie, kazałam ci zeskanować te urządzenia, znaczy uzbrojenie na wyższego porządku. Czy mamy jeszcze jakieś grubiańskie opcje? Zacznę się z wyższego porządku. O, patrz, muszę rozmawiać o mocy. Kpij ze strony! Tak, dokładnie to. Myślę, że Lorne Lordes będzie twoim wrogiem. No to jakiś samolotek do mnie mówi? On mówi, no to strój do latania samolotem! Mój ojciec, który zginął w wypadku powietrznym i mi dał tę kurtkę. Dobrze, tak. To ja myślę, że idźmy dalej rozglądać się. No, jakiś turmoil tam stoi, może jego przekonam najwyższego porządku. Jego? No. Myślę, to że... FB6217. Może nie jest jeszcze przekonany do końca. I... Nie, nie masz takiej opcji. Mnie już należy. Pewnie, no. Na pewno należy. O, tu admira, porusznik Agnon tu myślę, opcję ogląda statki. No właśnie, myślę, że muszę do normalnych mieszkańców zagadywać, nie? No, albo do kogoś z innej frakcji, nie? No, z innej frakcji raczej nie przekonam, ale do tych normalnych ludzi. Tak ci się zalicza, jakby nie musisz ich przekonać. Ale to chodzi o moją ambicję. A, przepraszam. Dobra, to tutaj... Ja się tu wczułam, przepraszam, no. Popatrz, tu śmigacz terenowy jest. Tak, chciałam, żebyśmy się rozejrzeli. Co tu w ogóle jest? Tu jest kup zabawki i złom, okej. Okay. Zabawki i złom, tak jednocześnie. Jakby jedno nie może istnieć bez drugiego. Są tu rzeczy... Kup chip osobowości droida? Wow! To są rzeczy, które może jak będziemy kiedyś mieli odpowiednią rangę, będziemy mogli zrobić. Co to jeszcze jest w tym dzielnicy najwyższego porządku? Kominy. To wygląda jak łódź. Nie ma to jakoś bardzo dużo rzeczy. No nie. Okej, więc może przejdziemy jeszcze do tej trzeciej dzielnicy. No, można będzie trochę. Sprawdzę tylko, czy nie jesteś głodny. Nie, wszystko w porze. Jestem pogodny. Ja myślę, że jestem odpowiednią twarzą dla najwyższego porządku. Pogodny, towarzyski, geniusz. Nie, ludzie nie mówią geniusz. Muszę o tym nie mówić. Obóz ruchu oporu. A jakaś tak, jakieś, o kurde, drzewka, jak sielsko w ogóle, jakieś jeziorko pewnie tam mają. Ryby łowią. Mi śmierdzi tym lasem. O! Aby w jakimś obozie, kurczę. Ej, ale są takie dźwięki, jak dźwięki lasu. Dźwięki lasu wyzdrowienia. Bo to las. Tak jakoś... Tu nic nie ma, może to jest po prostu jakieś poukrywane. Super zyskany obiekt. Jakieś działo. Czy to wygląda ci na działo? No nie, wygląda jakby po prostu... A to? Wygląda jakby cyfrowy Polsat po prostu odbierało, nie? A to droid gong. A to te super droidy, takie wiesz, takie śmieszne, co takie jeżdżą. Wygląda jak śmietnik. No w taką... Ciekawe, czy w związku z tym, że zeskanujemy te rzeczy, to... Może uda mi się tego droida przekonać do najwyższego porządku. Chyba nie możesz. Czy są to w ogóle coś ludzie, których mógłbyś próbować przekonywać do czegokolwiek? Myślę, że nie ma ludzi, są tylko rebelianci. W ogóle tak pusto w tej bazie. No pusto, bo nikt nie chce należeć tutaj. Kto to jest? Vimo Radi. Chcesz przekonać? No myślę, że mi się nie uda grać przekonać. Czy chcemy wrócić do... Nie, może wróćmy do tego ogólne, właśnie do tej ogólnej tutaj. Okej.
Tak tylko się rozejrzę. Tu jakiś X-Wing stoi, tu stoi... Coś. Coś. Tu jakiś namiot śpi. Nie. Można by to wszystko zniszczyć? To... Goluzendu. A czy tu jest taka osoba dowodząca ten ruchem oporu, do której też by można dołączyć, jakby ktoś chyba chciał? Chyba jest. Ja muszę pogadać z taką osobą, nie? O ile dobrze kojarzę. Nie, dlaczego? Nie? Nie, no ty wybrałeś najwyższy porządek. To był jakiś wybór? No, mogłeś dołączyć do ruchu oporu i wykonać dla nich misję. Okej. A ja będę chyba z tymi łajdakami na razie się trzymać, więc... No. Olaliśmy najwyższy porządek, przykro nam. No, olaliśmy, nie, no, najwyższy porządek jest spoko. I tfu, ruch oporu. Ale nie widzę tu nawet nikogo, kto zlecałby jakieś zadanie. Może dlatego go nie ma. No dobra, to ja myślę, że będę wracał już do tego ogólnego, do ogólnej dzielnicy. Dobrze. Tam jest trochę, o, tu jest 7 niż idą. Ale wszystko rebelianci. Nie, to nie, nie chcemy z nimi gadać. Oni są zindoktrynowani już, już nie da rady nic zrobić. No, wróć do kantyny, zobaczymy jak tam u mnie. Dobrze, to... czy tu jest moja postać? O, jest smutna. Chyba nikogo nie ma. Jest pogodna. Jest pogodna? A, okej. Okay. Ale... Może uda mi się ją przekonać na na wyższy porządek. Rozmawiają myśliwca. Niech nasze postacie wejdą w jakąś interakcję. Rozmawiam myśliwce. Co to było? Moja postać jest aktywna, więc czasem tak robi. No siema, widziałeś myśliwca? Widziałem. No, wiesz, do tu myśliwców? Stał tam na tafli. Jabahorn! Słuchaj, co znisz ruch? Zachwytaj się droidami. Mam nadzieję, że kiedyś wszyscy staniemy się droidami. To tak, to moje poglądy. Też wolę droidy niż ludzi. O, może entuzjazm się mieczami świetlnymi. Bzium, bzium. Takie tam duże jarzeniówki. Zobacz mój telefon. A pamiętasz tę walkę w Wymrocznym Widmie? No. O, moja ulubiona. No dobrze. To one... Czemu moja postać chce robić brzuszki? A twoja postać chce tańczyć. Co się z nimi nie tak? Zobacz, można zagadać z którymś z tych typów, co tu przyszli. Tak, to bardzo dobry pomysł. Na przykład z Mary Yidrat. O, to się mi próbuję. Zobaczymy, jak to zadziała na łajdaczkę. Dobra, a ja spróbuję jeszcze raz zagrać w karty. Kto to? O, też łajdak, okej. Myślę, że wokół kantyny... W łajdacy są głównie tutaj, wokół kantyny. On rozmawia. No dobra. Nara, ja idę, bo przyszedł jakiś dziwny typ z talerzem na głowie. Fala balonu, dobra. Proszę odejść, bo Hondo Onaka przyszedł. Nara. Więc tu będzie... Co oni robią? No poszedł sobie tam ten typ, niestety. Poczekaj, mam. Nie jest tak łatwo zasiać propagandę. A tak. A przez dobrze. Bar będziemy siać propagandę, tak? Dobrze, dobrze. Będziemy rozmawiać. O, dostałeś tak. A nie, zapłaciłeś za coś. Co? Czemu? Co tu się dzieje? A nie, to moja. Moja przygrywa pieniądze, okej. Kolejna gadka o najwyższym porządku? Słuchaj, muszę zająć się poważniejszymi sprawami. Ej, nie ma ważniejszych spraw niż najwyższy porządek. Nie interesuje cię porządek, który jest na dodatek najwyższy? Chyba, że tu przyszedł nawet pan z najwyższego porządku, ale nie możesz... Powitajmy go jakoś kulturalnie. Przyjazne powitanie, tak. To takie, jesteśmy w tej samej bandzie. No, jest chyba trochę wyżej niż ja, ale wszystko przede mną. Siemasz, panie najwyższy porządku, z najwyższego porządku. No siema. Chcesz porozmawiać z nim o czymś? Opowiedz obrzydliwy dowcip. Wow, przeniknąłem przez niego. O krabach! O krabach! Kraby. Kraby, wspólny temat, kraby. Słuchaj, był sobie jeden duży krab.
Tak, tak. Widzę, że ty już chcesz iść, ale zostaję, bo jest uprzejmy. No, tak, aha, dobra. Ktoś jeszcze nie, nie, zostawmy już go w spokoju. Widać, dobra, że już ma dość. Czy jest ktoś, kto nie jest łajdakiem? No właśnie, w kantynie będzie ciężko. Bo oni zazwyczaj, no to jest ich siedziba. Musisz poszukać mieszkańca Batu chyba, nie? Takiego no. Po prostu... No, albo jakieś turysty po prostu, no innego. To chyba nie ma innych turystów. O, patrz, obywatelka Batu, spróbujmy. Dobrze. O, wygląda na kogoś, kto na pewno by chciał być w najwyższym porządku. O, udało mi się. O, dobra, brawo. Gra, przyjaciółko. Oczywiście dostałeś do mnie fory. O, dostałem 400 kredytów i reputację łajdaków. Brawo. Boże, zaraz będziemy mieć więcej tych kosmicznych kredytów niż normalnych pieniędzy. Trzeba będzie tu zostać. Okej, więc mogę przyjąć kolejną misję. Ale jestem głodna. Czy ja mam dalej jedzenie w ekwipunku? Zawsze możesz, jesteś w kantynie, zawsze możesz zamówić po prostu jedzenie tutaj, nie? Już nie miałem. Zjem, co mam. Jakiegoś starego kepsa z kieszeni, no super. Ja wiem, że wy łajdacy, to tutaj możecie jeść cokolwiek po prostu, co zdrapiecie po prostu z ziemi, pani, ale... Pani ma dziwną twarz, wygląda jak salarian. Jest piękna, na swój sposób. Ale mówi, że nie lubi najwyższego porządku. Ale nienawidzę skurwysynu. Jest brzydka. Proszę, nie jeźmy z najwyższego porządku. Może... Widział pan, jakie oni mają śmieszne czapki? Okej, spróbujmy z tym. Dzień dobry, czy ma pan chwilę, żeby porozmawiać o najwyższym porządku? Mają świetnych szturmowców ze świetnymi hełmami. Widział pan te hełmy nowe? Takie błyszczące? O, tak! Tak! Jest! Jutro dołączę. To wspaniałe, że najwyższy porządek jest gotowy do pomocy. Jest, dobrze, dobrze. Słuchaj, kolejna dobra dosza. Tylko jedna osoba, może tutaj pani. O, tak, wygląda na kogoś, kto... A nie, tu pan. To... Łajdak. Nie, to łajdaków nie chcemy. A tu też łajdaczka, to nie. To najwyższy porządek, okej. Jego już nie trzeba przekonywać. A nie, to ta pani, z którą rozmawialiśmy, była niemiła. Miał dziwną twarz. Najwyższy porządek, to nie. Dobra, to może pokaż jeszcze moje potrzeby, może coś muszę zrobić, żeby być szczęśliwszym. Głód głównie. Możesz zjeść to z kieszeni. No mogłem, ale też zabawę mam nisko, może bym potańczył. Dobrze. Dobrze. Może ktoś się dołączył? Jestem pewna siebie, bo wygrałam w sabaka. A może żółty ten kryształek, czemu? No bo jestem głodna, no, bo cały czas gadam z tym debilem zamiast zjeść. Widzę, że jego osobowość tutaj kpiła. Nie, to jego przystojna twarz. A to jest po prostu... Człowiek z nasadzoną maską predatora? Nie wiem, tak wygląda trochę. Nie. Yeah. Patrz tam w tle, ty. Tu jakieś widzę orientalne rytmy. Moja postać przysiadła się, żeby zjeść. Już stwierdziła, że zje tutaj. O, ale bym zjadła McDonalda. A tu tylko... A tylko jakieś... Lawa. Co to jest? Nie wiem, wygląda jak coś, co by miało, wiesz, nie miało high ground. A patrz, jak ci ładnie rośnie zabawa. O, przyszedł twój kolega z najwyższego porządku. O, super. Valen Gay. Czy jest stęć razem? Nie ma. Mam nadzieję. Nie, on tak przyszedł. Chciał tylko poczuć to przez chwilę i poszedł. O, ty już umiem teraz przygotowywać. Mogę w domu zrobić Mustafarian Lava. Może jednak, może pinie. A ci, co przyszli, to co, też łajdacy? Tak. No. Ja myślę, że też dobrze, żebyś zjadł troszkę. No dobrze. I... Może też się nauczysz przygotowywać. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy zapiski z Batu, mamy fałszywy identyfikator. O. Ja poproszę o kolejną misję tego miłego pana, póki tu jesteśmy. Rozmawiaj o legalnej firmie transportowej. Po cholerę. Dobra, o, popraw humor. To będzie dobre. W ogóle widziałeś tu gdzieś łazienki? W kosmosie nie ma łazienek. Ale nasze simy dalej mają potrzeby pęcherz. I przyznam szczerze, że nie wiedziałabym, gdzie załatwić tę potrzebę tutaj. O, moja postać zdobyła charyzmę. Ja myślę, że w siedzibie ruchu oporu. Tu bo w tej kantynie nie ma, nie? Nie ma łazienki. Nie wiem. Pewnie jest jako osobny budynek albo coś takiego.
Ewentualnie tam gdzie się odświeżaliśmy. No możliwe, tak. Ej, no w kosmosie nie ma bielizny, to no, nie ma ale też kibli. Ale twój pęcherz spadł troszkę. To spadł mi pęcherz. Czy tu jest taka opcja? No nie. Może to odśwież się, to załatwia też tego typu potrzeby? Trochę... Tu jest jedzenie i tu też jest jedzenie. Coś tu jest jeszcze klikalnego? Poza statki. Tu zakupy. O, fajne. To ta kantyna Ogi. O, kantyna Ogi. To jest to, gdzie siedzimy, czy to jest co innego? To jest to, gdzie siedzimy, okej. Okay. Tu już nic. Może trzeba będzie wrócić do domu, żeby skorzystać z łazienki. Na urlopie nie ścigamy po prostu. No dobra, wyślę cię na chwilę tu, żebyś się odświeżył i zobaczymy, czy to dobra. Zadziała. Okej, okay, tu... O, wdałam się w jakieś konwersacje. Dobra, ja chciałam zadanie. Co jest ze mną nie tak? Wiele rzeczy, ale o co konkretnie pytasz? Nie, to widzę, że ma czerwone tło w ogóle. Może nie zdążyłeś do łazienki. Czekaj, tu dostałam zadanie jakieś. Mój kolega trzyma dla mnie przesyłkę, ale musiał wyjechać w interesach, zanim zdążyłem ją odebrać. Okej. Okay. Doc Ondar. To ten, co prowadzi sklep z antykami. Mhm. Okej. Okay. Ach, w ogóle moja postać musi zamówić napój, więc może zamówię jeszcze napój. Zamówię sobie drinka. Nie bierz wody. Dobrze, wezmę sobie Mugan Tea. A ty jesteś bardzo nieswój. Co się stało? Mdłości. No. O, ktoś tu bardzo musi znaleźć łazienkę. Mówiłem, żeby nie jeść tych śmieci z kieszeni. Dobrze, następnym razem kupimy jedzenie, jak będziemy głodni i zjemy od razu. Tak, zjemy, a jak będziemy potrzebować jedzenia więcej, to zamówimy więcej, no. Pójdziemy do grilla, no. Dobrze, odświeżysz się i będzie dopiero ci lepiej. Dopiero co tu przyjechałem, jak są brzygać od razu kantyny. Myślę, że odświeżenie się tutaj wiele nie dam. O, patrz, pęcherz się napełnia. Czyli odświeżenie się to po prostu wszystkie sanitarne rzeczy, tak? Tak, Gena też. Dobrze. Co mogę zrobić na niestrawność? Nic, to musi ci minąć. To potrwa jeszcze 52 minuty. Okej, okay, spoko. Ale możesz też zdrzemnąć się, żeby nabić energię, zwłaszcza, że jest noc. Dobrze. Dobrze. Prześpimy to po prostu. Może tak. Się nigdy nie obudzę, ale zobaczymy. O, ja sobie piję dryneczka. Też będę musiała iść się odświeżyć. Wow, muszę zdobyć paczkę, dostarczyć paczkę. Wypytaj obywateli na Batu, czy wiedzą, jak zdobyć próbnik komputerowy, okej. Okay. I muszę iść też do dzielnicy najwyższego porządku. Idź od razu do tego typa do antyków, no. Nie, właśnie... Tutaj w ogóle muszę się udać do dzielnicy najwyższego porządku, żeby zdobyć tę paczkę. Ha! Muszę się włamać! Co? Okej. Okay. I muszę jeszcze rozegrać z kimś jedną rundę sabaka. Czy mogę tu wypytać? O co ja miałam wypytać? Tutaj próbnik, okej. Okay. Spróbuję to potem zrobić. O, widzisz, już masz dobry humor, bo śpisz. Dobra, moja postać ma mały pęcherz. Ja myślę, że wypytamy i też pójdę się zdrzemnąć. Kurde, czy Maciek chce się przyjaźnić z tym Hondonaką? Tutaj mam próbnik. Aha. A no, ona też mówi, że u Dokondara, okej. Okay. Dobra, to zajrzyjmy jeszcze do Dokondara po drodze, a później...
Patrz, ja jestem szczęśliwa, bo zjadłam smaczne. Mm-hmm. Smaczne bułę z kieszeni. Jeszcze wypiłam coś. Więc mam dobry humor przez 4 godziny. Uhu. Dobra, idziemy do Doc Ondara po próbnik komputerowy. Co ja będę musiał zrobić teraz? Będziesz musiał przekonać jeszcze jedną osobę do siać propagandę i złożyć raport. Okej, okay. Dobrze. Co ja miałam kupić? Próbnik komputerowy? No. O, to. Mhm. Do włamywania się, okej. Okay. O, patrz jaki miły pan. Doc Ondar. No. 245-letni Iturianin zbierający antyki. Okej. Okay. Dobra, kupiłam próbnik, idę spać, a jutro rano pojedziemy razem do dzielnicy najwyższego. Jak przekonasz kogoś tutaj, to potem możemy razem jechać do dzielnicy najwyższego porządku, bo ja muszę się tam włamać. Po paczkę. Czy mogę podkablować innego Sima? Mojemu przełożonemu. Tak. Nie, nie, na pewno nie ma takiej opcji. Wow, pomarańczowy. No, po prostu mój pęcherz jest w stanie dramatycznym. O, ale lubię być odżywiona i biegać. Połowa tego zdania jest prawdziwa. Dobrze, to pora spać. W ogóle będziemy musieli chyba rano coś zjeść. Ty nie, ty jesteś nędzony. W ogóle wyspałeś się już. Mimo, że jest dopiero pierwsza w nocy. Jesteś bardziej skupiony na problemach umysłowych i rozwiązując je utrzymujesz swoje zadowolenie. No, to dokładnie, to ja. Jesteś skupiony, odczuwasz skupienie, super. No, jestem geniuszem, no. O, batuańska gościnność, super. O, może tu jest jakiś batuańczyk? A nie, to łajdaczka. Musimy znaleźć dla ciebie jeszcze kogoś, kogo możesz przekonać, nie? No. Ciekawe, czy w nocy jest tu dużo osób na ulicach? Chyba nie. Może w barze? Tu ktoś jest? A nie, to najwyższy porządek. Te same mordy. Jest to pani? Może barmanka przekona? O! Możemy spróbować z Kidą Ellison. Chyba, że wolisz panią... Rala Vandren. No to jest więcej miejsca, więc możemy wziąć to. Dobrze. Podoba mi się moja poza. Nie macie tu. Ale ty. A, tu, okej. Okay. Bra-pa-pra-ra-ra-ra. Ta pani nie lubi tych statków, chyba. Jesteś zapaleńcem. Świetnie mi idzie znajdowanie rzadkich orkanów kolekcjonerskich. To ja, dokładnie. Jakieś smoka w ogóle rozmawiam z panią. No i wypełniłeś zadanie. Więc musisz złożyć raport. No dam się jedną osobę przekonać. Super. To może poczekamy, aż wstanę, bo niedługo wstanę. Dobra. Zawsze możesz pobawić się telefonem. No coś zjeść w sumie. Tak? No, coś małego. To możemy tu coś zamówić, no, chyba. No, całe jedzenie. Czemu do góry jest za darmo? No nie wiem, chcesz? No. Coś takiego, wiesz, przegąsić tylko, bo tutaj mam tak... Nie... No, to ja też tu przyjdę, żeby coś zjeść. Dzięki. Czy jedząc możesz w razie z kimś rozmawiać? Sprawdźmy. O nie, ustawia się w kolejce, więc... A nie, możesz, okej. Okay. Musisz rozmawiać z ludźmi w śmiesznych czapkach, co? No, jestem geniuszem i zapaleńcem, więc... Najbardziej. Muszę spotkać mojego kumpla Bobka. I musimy się bardziej poprzyjaźnić. A może bym dał radę przekonać Bobka, żeby dołączył? Czekaj, czy możesz do niego zadzwonić? O, no, może... Wyślij SMS może. No. Bobek.
Napiszę do niego, siema, co tam? Szaba. Co robisz? Opowiada, że o, my mamy czołgi. Mamy czołgi, u nas na ziemi mamy czołgi. W trakcie rozmowy, przepraszam, muszę napisać do mojego kumpla, Bobka. Okej. Okay. Macie gry wideo? No tak, tak. Chyba napisałeś, ale Bobek no, chyba nie odpisał. Ale może dostanę odpowiedź, no bo śpi pewnie. Ciekawe, czy możesz razem z nim na przykład pojechać do dzielnicy najwyższego porządku. Hmm? Może możesz go zaprosić do dzielnicy najwyższego porządku. O! Kazałam twojej postaci dodać zdjęcie na Instagrama i zdobyłeś 12 nowych obserwujących. Wow, kurczę. No. To może w ten sposób będę mógł więcej przyjaciół znaleźć. Może. Na tej parceli. O, czekaj, może zaprosić Bobka. Że co, do baru? No. Bobek już ma mnie dosyć. Dobra, zaraz będziemy mogli jechać, bo moja postać już przyszła i tylko teraz dobra. Zje. No, no. Ale skudniała, kurczę. Zamówiłam jakąś nową potrawę, którą jakąś, zaraz zobaczymy co to jest. Rising Moons Overnight Oats. Twoja postać stwierdziła, że to dobry moment, żeby trochę potańczyć. A Bobek chyba nie przyjdzie, nie wiem. To już się ze mną rozmawiasz chyba. No. Bla, 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 bla. Tak wyglądają wszystkie nasze rozmowy. A gdzie Bobek? Nie przyjął zaproszenia. Jest, wygląda jak takie piąte koło wozu, po prostu stoi za tymi ludźmi. I tak, no, tak, tak. Hej, jestem z wami tutaj razem. Ach, przyjaciele, dobrze, że się tak razem bawimy. Zrobię screena tutaj w sumie, ale nie wiem, którym się robi screena. W tym nakładce GeForce'owej. O, to wiesz co, zatrzymaj, tak? O, no. Ja po prostu wezmę, wytnę potem z tego wideo. Tylko jakbyś mogła tą chmurkę tak wziąć, żeby jej nie było widać. O, może być? No, ale wiesz co, żeby tego pana może objęło jeszcze. O, no, super. Dobra, zrobię screena. Śmagiś. O, tak, uśmiechu, uwielbiam uśmiechy. O, komoda! Muzyka. Muzyka, to jest temat. Tak, muzyka. Policja. Jebać psy. Oraz niedźwiedzie. Niedźwiedzie są super. Gdzieś się grałem w kosze. Wolę baseballa. Okej, dobra, wstajemy, chodzimy. Idziemy. Czy moja postać zjadła? Nie, jeszcze mnie no, zdobyłem charyzmę. Super. Super, tym siedząc tam na uboczu. Super. Wyrzuć. Czemu twoja postać chce... zabrała komuś? Dobrze. Dobrze, no, żeby dbać o porządek. To jakieś mroczne interesy się odbywają z obleczu. Szperaj. Nie, nie tylko chciałbym, żebyś szperać w koszu. Dobrze. Jeszcze ktoś zobaczy. Żeby dbać o moją pozycję, jak tutaj chcę się piąć potem, wiesz, w szeregach najwyższego porządku. Dobrze, podróżujmy. Czemu moja postać stwierdziła, że teraz to dobry moment, żebyś potańczyć? Dobrze, idziemy do dzielnicy najwyższego porządku. Dobrze. No, oglądaj filmy na tablecie Króliś. No, przykro mi, mamy komputer szacun. No dobrze, więc wysyłam cię w takim razie do porucznika Agnona, który mam nadzieję jest tam, gdzie zawsze. No stoję tam. I zawsze jego roboty. Złóż raport. A zobaczmy, zdobądź paczkę Hondo. Gdzie ja to muszę zrobić? Przy wejściu do tej dzielnicy na ścianie naprzeciwko ciebie znajduje się panel sterowania. Dobra, czyli gdzieś, gdzie chyba pojawiliśmy się. Tu jest panel sterowania. Nie. Aha. To jakiś szturmowiec. Może bliżej właśnie wejścia, nie? Jakoś. Tam jest po prawej panel sterowania może? Nie. O, nie, tam jeszcze z prawej. To? Nie, dobra, nie klikalne. Może... Na ścianie. O, tu! Nawet. Może to! Aha, tak wygląda. A też nie klikam, no. Czekaj. Coś jeszcze nie...
Dobra, zostawiam ją, idę do ciebie. Twoja postać składa raport. Opatrz. O, możesz poprzeć najwyższy porządek. No pewnie. O, dostałeś bardzo dużo kredytów. O, ja wiem, z kim się trzymać. Dobra, to co, prosimy o kolejne zadanie. Mhm. Nasze patrole zarejestrowały dziwną aktywność. Wygląda na to, że sprawdziły się nasze podejrzenia o rosnącej obecności ruchu oporu na Batu. Ktoś majstrował przy zapasach najwyższego porządku. Przepytaj potencjalnych świadków. Potrzebujemy więcej informacji na temat zaangażowania ruchu oporu. Obywatele muszą wiedzieć, że działania przeciwko najwyższemu porządkowi wiążą się z konsekwencjami. Ty, mam, dobra, tu. Co? Teraz to się zrobiło klikalne. A, ten ekranik, tak? Tylko. Tak. Okej. Analizuj. Analizuj. O, moja postać nie lubi najwyższego porządku chyba. Czemu? Nie wiem. Twoja postać powinna być neutralna. Jak Szwajcaria. Zobacz, czy za mnie pisali, żeby nie używać analiz. Nie, no tutaj też mam, tak, przy zadaniu. Przeanalizuj go i włam się. O, twoja postać biegnie do mnie. Nie, biegnie do szturmowca, żeby porozmawiać z nim, okej. Okay. Nie wykryto systemów szpiegowskich. Analizuj dalej. Dobra, to włam się... możemy włamać się podrabiając kody, przepisując kod, albo... A, dobra, tu mam włam przepisując kod, mam z, taką łapką do góry, okej. Okay. Jak to? Dobrze, nabijam sobie to programowanie, jakiś włamując się. Co? Jakiś pan się patrzy. Może... Kontrola identyfikatora! O nie, może zagadaj go, pomocy. Nie no, wszystko jest w porządku. Jakby zachowaj spokój. Może ja go zagadam. Właśnie chciałam, żebyś to zrobił. Powitaj go. Rebel Scrums! Nie, powiedział, że dobre. Co to się kurwa dzieje? Wcale nie podejrzane. O kurwa, ale stres, muszę zrobić brzuszki. Bulba? Subulba? No, super. Czy ja się już włamałam? Nie. Ten pan jest miłośnikiem psów. Ten no dobrze, no młody to rasista. Myślisz, że tutaj ludzie z najwyższego porządku nie mają pasji, nie są zwykłymi ludźmi, nie mają bliskich, których kochają? Oczywiście, że mają. Ale nie wiem, co teraz robi. O, pochwalę cię szczerze. No teraz jak już analizowałeś, to możesz hakować. Ale już to robiłam i wtedy on podszedł. I teraz znowu nic nie mogę, zobacz. Aha. Miałam to, włam się przepisując kod. No i teraz o, muszę się wejść. Włamać, niby to. Czy... tak? Mogę... A, mogę już... Co mogę... Nie, tu nic nie mogę. Powinnam tak, chyba użyć mieć... tej opcji, to ale chyba... włamywanie się, zobacz. Ale chyba nie mam tego klucza znowu. Może muszę dokupić klucze? Może zużyłam mój klucz? No nie włamałaś się, tam jest, że musi włamać do panelu, żeby to... Ale właśnie zobacz, nie mam już kluczy. Aha. Bo muszę iść dokupić klucze. Ileś różnych próbników tam. No. No dobra. No bo to ćwiczenie się, to tylko nabije mi ten pasek postępu, wiesz? Programowania. Okej. Okay. Znaczy, może dobrze, jakbym poćwiczyła i bym miała wyższą sprawność w tym zakresie. Na przykład chociaż ten jeden punkt jeszcze. No dobra, a mój bohater może iść wtedy robić te swoje rzeczy. Tak, ty musisz porównać... Ponownie zapieczętuj skrzynię najwyższego porządku. A, czyli to tamte, które widziałam chyba. Mhm, te, które tam leżały, no. Tutaj są skrzynie. Okej.
3. Tak, jestem dobrym trybikiem w tej machinie. Czyli tu jest trzecia. Z uśmiechem na usta. W ogóle z jakiej paki w grze, w którą grają te dzieciaki, jakby dają ci opcję bycia po prostu urzędnikiem nazistowskiego państwa? No, Gwiezdne Wojny są dla dzieci. Ale najwyższy porządek są ci źli, ci naziści, tak? A tutaj możesz być dzielnym urzędnikiem, tutaj dzielnym w ogóle, wiesz, chłopcem na posyłki dla najwyższego porządku. Zapieczętowujesz skrzynię, to nie brzmi najgorzej. No nie mordujesz dzieci jeszcze. Jeszcze, za chwilę będzie, no słuchaj, musisz wymordować ileś tam ludzi. Rozstrzelaj ich po cichu. Przypomniałam, że to Jedi zabili adeptów, younglings. No nie, to już był, to już nie był Jedi. No widzę, dobrze ci poszło. No, to hakowanie. No nie, znowu idzie ten... Idian. Szybko, nawiewam. Pójdę tam do ciebie postać może. Ale podoba mi się to, że wiesz, że od razu tak ktoś stwierdza, no podejrzane, idę zobaczyć, czy ma dokumenty. Zobaczymy, jak pieczętujesz skrzynię. No dobrze, tak się... Close. O, moja marzę zagada z tą panią. Entuzjazmu się batu. Proszę zamknąć skrzynię. To wystarczy, żebyś te klapy tak przed. Nie. O, zamknięta, dobrze. Dobra, to jeszcze jedna. Tup. To ona, na chwałę najwyższego porządku. Jestem nie swoja, bo przeciążenie systemu. Nie. No, pan cię poradził po prostu, no. To powinnam wrócić do domu, poćwiczyć programowanie. Nie wiedziałam, że wyprawa na Batu będzie wymagać takich umiejętności. Muszę tak kupić próbniki, więc... No, kupię więcej. Z próbniki. O, albo rozegram z kimś jeszcze rundę sabaka, żeby tutaj nabić. Może możesz kupić ile chcesz, mamy dużo pieniędzy dzięki moim pieniądzom to z najwyższego, pieniądze. Od najwyższego porządku. O, narzekaj na problemy, opowiem tej pani o moich problemach. Ja może ja napiszę do Bobka i pochwalę mu się, dobrze mi idzie w najwyższym porządku. Słuchaj, jestem coraz wyżej. Spróbuj mu wysłać jeszcze jednego SMS-a. Jestem coraz wyżej w nazistowskich strukturach. A jak nie napiszę tego kolegi szturmowca, on na pewno zrozumie. Czy rozpoznasz go? No jest tam w telefonie, nie? No tak, ale oni mają tylko te numery. Tak, FN coś tam. Jesteś pewny siebie. Niesamowity SMS. O, super. O, moja postać. Musi narzekać jakiejś opcji. Pani jeszcze na minus. Może możesz mnie pocieszyć? O, powiedz szalony. Planifikator! Oho, już ci się włącza, mały nazista. Zaproponuj szalony plan. Co jest w szalonym planie? Przepraszam bardzo. No, takie... Jesteś pewny siebie. Teraz to możesz robić... Ej, chodź, ukradniemy kredyty najwyższemu porządkowi. To będzie dobre. No pani, idź już sobie. W ogóle ta pani ma jakąś... Ta pani ma tie-dye, nie? Tak. Ukradnijmy samochód. Porsche, czerwone. O, pręż muskuły. Patrz na to. No, zaręczyny to więzienie. Pisuary. Chciałabym mieć w domu. Ja myślę, że z twoją postać nie jest najlepiej. No, po prostu... No super. Po prostu odrzucasz wszystkich dookoła. Czemu nie możesz mnie pocieszyć? Jakiegoś takiego miłego czegoś. Obejmij? No nie wiem. Nie wiem, czy to nie za szybko. Zresztą, żeby się pośmie z łukich. Rozmawiają o miejscowych łowiskach. Co? O, paczki. Lubię wysłać paczki. Paczki, no a łowiska? Co z łowiskami? No zaraz. Ja oraz ja. O, łowiska weszły. Spławiki, żółki, paczyki. A to? A to jest panie z tej rasy, co Hondo Naka. To Barak Praxon. Luke Skywalker zidentyfikował rybę od Simki o imieniu Marta. Luke zapisał w notatniku informację na temat swojego odkrycia. Ten pan mi się nie podoba. Sprawdź jego identyfikator. Złota rybka. Można łowić bez przynęty. Super. Dowiedziałeś się tego ode mnie. Nie. A, to ja. To ty.
Tak, na pewności. Poka, poka. Ale ty masz, bo ty masz wylegitymować podejrzanych obywateli. No. Pan co, pan dziwnie wygląda. Proszę tutaj A znam. Tam? Widziałeś tamtą panią, jak szła? No. Może ją też? No, tutaj dokładnie tych skrzynek, nie? Trzeba pytać ludzi. No to ta. No, lepiej, na pewności lepiej sprawdzić. A może kto wie, może ona wcale nie jest w ciąży, tylko ukrywa kogoś tam. Takiego tak. Małego tego... Jawę, czy kogoś. Karła. No. No powodzenia, ci porazi prąd znowu. O, ów, dobrze. Jestem, mam teraz lepszy humor. Zobaczymy, jak pójdzie. Czemu sobie wybrałeś cechę aktywna? Bo to ja! Tak, świetnie miałaby sobie ta cecha. Żeby moja postać robiła pompki w losowych momentach. Kciuki. Dobrze, to musisz wylegitymować jeszcze jedną osobę i będziesz mógł złożyć raport. Ty niech ktoś... Pokaż mi. Może ta pani. No dobra, tak. Stoi się rozgląda. Coś jest nie tak, ewidentnie. Dobra, potem złożymy raport i pojedziemy po więcej próbników, co? Mhm. Wiem, wrzucę coś na Instagram. Jak legitymuje panią. Ej. Kurczę, to łatwa robota generalnie być w najwyższym porządku. Póki nie każemy nikogo zabijać. Panie, rozmawiam z tymi ludźmi, nie wyglądają jak dziwnie. Bo spacja na ciskali. Słuchaj, w ogóle teraz twoje aspiracje życiowe to zwerbuj trzech simów do najwyższego porządku, zabierz zawartość dwóch skrzyń zaopatrzeniowych na stacji Czarna Iglica i wykonaj dwie misje dla najwyższego porządku. Z czego jedną już wykonałeś. Przecież to jest seks płatka. Więc możemy przyjąć misję i zobaczymy, co nam zleci. Jezu, żeby nie było nic, co zabijali niemowlaków. Możesz wybrać jedną z dwóch. Tu zdobywasz zapasy. To drugie mi się bardziej podoba. Tak? No. Ja jestem geniuszem, a nie jakimś typem, co będzie Bruno robotę robił. Ale i tak musisz jakieś skrzynie przeszukać tam, wiesz, do jakiegoś... No, spoko. Nie dobrze, nosi tego. Ten kosz wygląda jak świnka. Ten? Okej, dobra. To wróćmy na chwilę do mnie. I wróćmy do... dobra, i gdzie jest ten sklep z antykami? Tu, dobra. Kupię ten i szybko możemy z powrotem pojechać tam. Dobra. Kupię więcej próbników, mamy dużo pieniędzy. Idziemy jeszcze? Gdzie jest Luke? A. Przetłumaczone z itoriańskiego. Dziękuję za zakup moich antyków. Proszę bardzo. Chciał kupić próbniki. Przyszedłeś potańczyć tymczasem, widzę. No dobra, to co? Jedźmy tam jeszcze i spróbujmy jeszcze raz skakować. Tak. Dobra, możemy jechać razem. Zostawiłabym cię tutaj jako taką czujkę, jakby gdzieś ktoś podchodził, to żebyś go zagadywał. O, możesz coś rzucić na Instagram. Ej, telefon mi się świeci, o co chodzi?
Ktoś dzwoni? A nie, że to już gaśnie ta ikonka, bo już jakby mija dobra, czas, dobra, kiedy działała ta premia. Dobrze. Okej. Okay. Teraz będę nam widzieć... No, masz jakieś tu rzeczy faktycznie. Tak, tylko nie wiem, czy widzę... Nie wykryto systemów szpiegowskich. To może analizować. Ale jeszcze muszę analizować chyba, no. Bo mi się nie pokazuje, która opcja jest najlepsza. Poprzednio mi się pokazywało. No, masz już 24 obserwujących. O, dobrze. Myślimy jeszcze może SMS-a do Bobka. Trzeba podtrzymywać tutaj relację. Ja nie wiem, czy bym wpisuje w ogóle. No chyba tak, jak masz dobry humor. Miałem dobry humor, bo ja napisałem fajnego SMS-a. Nie wiem, czy on docenił. Jak to mam idzie z analizą? Dobra, kończymy. O, dobra. Wiemy, że nie przepisując kod, okej. Okay. Dobra. No, dalej, no. Dobra, dalej jeszcze mamy klucze wszystkie. Dobra, nie ma nikogo z najwyższego porządku w okolicy przynajmniej. Ja jestem. Ty jesteś moim kolegą. Tak, wiesz, ja kompletnie nie wiem, o co chodzi, nie? I tak, no spoko, co tam robisz? Ja nic nie chcę coś sprawdzić. To jakiś szaleniec. O, weź, namówię go na ruch oporu. Znaczy nie na ruch oporu, to drugie. O nie, idzie ktoś nas legitymować chyba. Czekaj. Jeszcze nie, ale gdzieś mi się pokazywało, że Idian tu idzie. Dobra, co byś chciał zrobić? A co jest więcej opcji? No to są te powitania tylko. To sprawdź identyfikator. Aha, tak zaczynasz znajomość. No dobrze. Okej, okay, zobaczmy. O, jest, szyfrując klucz. Dobra. Teraz, żeby tylko nikt nie przyszedł. Jak coś to pauzuj tam, dawaj od razu, żeby zagadywał. Żeby się udało, żeby nie kopnął nas prąd. Yes! Aha, i co teraz? No teraz możesz sforsować drzwi. Okej. Się włamałeś, nie? Teraz masz dostęp. Moje zadania są trudniejsze niż twoje. No bo wybrałaś trudniejszą ścieżkę. No dobra, sforsowałaś, co umiem? Ona teraz po prostu zdobywa paczkę. Dobra, a co umiem? Tu sobie... Czekasz, chcesz żartować z... o politykach, z jakimś szturmowcem. Ale nie wiem, gdzie on jest. A czy... Czy ja bym chciał na przykład skorzystać z tego panelu, to mogę coś tam wybrać? Czy on jest tylko na przykład dla twojej postaci, ten, klikalny? Jest klikalny, możesz... Przepraszam tego stykę, o! Bo może zgłoszę, że coś było nie tak tutaj. Jak przy sobie pójdziesz. Okej, okay. Ja muszę dostarczyć paczkę, bo już mam paczkę. Co widzę jakieś nieprawidłowości, nie wiem, co się wydarzyło. Ty nawet masz takie zadanie, przeprowadzić do gęstka paneli. No widzisz. A możesz jeszcze raz? Nie. Musisz znaleźć gdzieś inny panel. No, to stały. Na terenie dzielnicy najwyższego porządku. No dobra, to szukamy jeszcze takich paneli. Już wiemy, czego szukamy. No, jest tutaj. I może gdzieś jeszcze znajdziemy trzeci panel, żeby było wykonane. Tu nie widzę. O! Jest. Tu. Ty faktycznie jesteś takim urzędasem. Ciężko pracującym tym tutaj trybikiem w machinie, w korpo. A zrobiłam sobie zdjęcie, to ja po włamaniu. Ja na robocie. O, pogodny, dobrze. O, lamy. Kto? Hej, mam już dziwną twarz. Co się stało w twarz? O, to pani jest z ruchu oporu. So
Golu Zendu. O, powiem śmieszną historię. Słuchaj, no ty przeprowadziłeś diagnostykę, teraz musisz złożyć raport. Kurczę, to zwerbowanie trzech simów to będzie super trudne. Czemu? No bo ludzie nie reagowali dobrze, jak zaczynałeś mówić o najwyższym porządku. No jak? Jedna źle zareagowała, inna dobrze. No, tylko jedna dobrze, no ale dobrze. Dobrze, wyślijmy cię tu, żebyś złożył raport. Nie, nie gadaj ze mną. Po co? O! Gada się. Ja sobie rozmawiam tutaj z panią. Zapytam, co sądzi o mocy. Jest? Jest gdzieś to? Wcześniej było. O nie. Zajął mocy, jest. Gdzie? No, poszło za mnie. To jest zawsze tak jest, jak chcesz rozmawiać o mocy z nieznajomymi. O, dobra, to zostawiam na chwilę. Słyszę raport. O! Super. To co? Przyjmijmy kolejną. No. Luke nie ma pracy, no wiemy. O nie, masz potrzeby. Nie, moje potrzeby są zbieżne z potrzebami najwyższego porządku. Dobra, zaraz przyjmiemy komisję i pojedziemy tam do siebie. O, Valengay mi daje. Chcesz? No. Sprawdzić system komunikacyjny. Dobra, a teraz wróćmy do siebie. No, siku muszę jeszcze. Wróćmy do siku, no. Jesteś zrezygnowany. Chciałbym ratować świat. Ale muszę siku. Chciałbym trzymać galaktykę w żelaznym uścisku, ale muszę siku. Dobrze, wyślijmy nasze postaci tam, gdzie trzeba. Tam, gdzie trzeba. To tu. Odśwież się. I to ja też. Trzeba gdzieś coś zjeść jeszcze. Ej, ja może na grilla bym teraz poszedł. Może gameplay też od razu nagramy. Dobra, to jak zrobimy siku. Dobra. A, ja muszę jeszcze tę paczkę dostarczyć, tak. To tak zrobimy. A ty musisz znowu przeprowadzać diagnostykę paneli, więc... Samo jeżeli się najpierw w porządku. Idź, sprawdź te trzy panele, dobrze. Jesteś jak ten Kylo Ren w Boss Undercover. No. Matt Raider Technician. No ale podoba mi się, bardzo realistycznie odzorowane, nie? Jak to jest być tym trybikiem? No ja tu robię jakieś, wiesz, tu włam się, przynieś paczkę, jakieś ekscytujące rzeczy, no. A ty wylegitymuj parę osób i sprawdź zabezpieczenia w panelach. I zdaj raport przełożonemu. Dobrze, ale to wszystko jest tak naprawdę, wiesz, kropla, która drąży skałę i tak dalej. To każde takie najmniejsze działanie wpływa na porządek w galaktyce. Tak, galaktyka jest ci wdzięczna. Galaktyka najlepiej się czuje pod ciężkim butem Imperium. To nie jest Imperium. Jeszcze. dostarcz paczkę. Dobrze, czy ty chcesz w takim razie coś zjeść? Bo zasłużyłeś sobie, myślę. No pewnie. Możesz skorzystać z... Ronto Grilla, tak? Tak, tak, tak. Dobrze. Jak oddam paczkę, to może przyjdę też do ciebie. O, tu jacyś znajomi. Hondo Naka. Mój najlepszy przyjaciel. O, ciekawe, co robi Bobek. Zaproś na wspólny urlop. O, to jest Ronto, tak? Dobra, nie, outpost, nie, to nie... To są dwa jakieś rzeczy. Bezpieczne dla wegetarian, a to z mięskiem. Nie no, z mięskiem. Ronto wrap. Dobrze. Ja myślę, że Ronto raczej dba tutaj o... wiesz, żeby to było zdrowe i świeże. Mógłbyś usiąść. Nie. Tak, talerz i siedzenie, nie wiem. Does not compute. O, super, dostałam pierwszą rangę, żółto dziobka.
O, fajnie, feminatywy. Jestem żółtą dziobką. Pewnie w pierwszym porządku nie ma. Nie masz żadnej rangi, wykonajesz już więcej misji ode mnie i wydaje mi się, że po prostu ty masz, no nie, dobra, jesteś tutaj zwolennik, przepraszam, ranga druga, rekrut. Jestem już rekrutem, kurczę, już słuchaj, jeśli mogę chodzić, legitymować ludzi. Słuchaj, odblokowałeś strój nawet jakiś, promtaj. O, dobra, to pójdziemy do tego naszego budynku i ja się przebiorę w adekwatny strój. I masz proporcje najwyższego porządku, interakcja z werbuj i dostęp do drzwi bezpieczeństwa. I mogę już werbować, dobrze. To będę, ale muszę się ładnie ubrać, żeby werbować. Ja jestem, ja mam mundur łajdaka, mogę mieć, proporzec łajdaków, interakcja przekup. I mogę kupić od Honda Onaki detonator termiczny. No super. O kurde. To ja tam z kolei mogę być jakimś wywrotowym terrorystą. Dobrze, mam nadzieję, że dzieci grają. To może poprosić o misję. Okej, mam do wyboru 3 misje. No popatrz. Okej, zbieranie informacji. Tu jest... Towary trzeba przemycić. A tu sprawy mają się świetnie. Może zechcesz pomóc mi przy absolutnie legalnej wyprawie w interesach. No. A zobaczmy, czy faktycznie będzie taka absolutnie legalna. Na pewno. Przygotuj się do wyprawy opcjonalnie. Co to znaczy? No już zaliczyłeś. Może mi się przydać pistolet blasterowy, droid, detonator termiczny oraz fałszywy identyfikator. Okej. Okay. Ale masz już zaliczone, tak? No bo to jest opcjonalne, dlatego. Więc ja bym może zakupiła sprzęt łajdaka. O. Dzień dobry, czy ma pan może sprzęt łajdaka? A tak, proszę, mam akurat jeden zestaw. A potem, wow, sokołem milenium będziemy lecieć. How cool is that? Sprawdź panele. Ja będę dzielnie sprawdzał panele. Okej, mogę od niego kupić próbnik komputerowy na razie. No to dobra. Kupię jakiś. Kupię jeden, bo jeden zużyłam chyba. O, patrz, dostałam rękojeść miecza świetnego od niego w nagrodę. Super. Czy ja z nim zrobisz? Możesz go teraz sprzedać. Myślę, że mogę dodać do ulubionych. Mogę zainstalować kryształ, jak znajdę kryształ. No, czy znaleźć kryształ kryły Kyber. To jest Kyber, a nie Kyber? Kyber. Tak jest. Tak George Lucas mówił. Okej. Okay. No. Mogę zbyć od Honda lub kupić za pomocą holostołu. Gdzie jest holostół? A, holostół. Bo od niego nie mogę chyba nic więcej zrobić. Możesz mu powiedzieć śmieszną historię. A mogę z nim jeszcze zagrać w karty? No, bo potrzebuję jeszcze rundę rozegrać. Dobra, to jeszcze... Zagram w nim chwilę... pokram chwilę w karty. Nie ma. Nie mam tej opcji. Mogę z kimś innym zagrać? Oszukuj, by zdobyć kredyty. Ej, czekaj, jak się gra? Bardzo chwalebne. Aha, muszę na stół kliknąć. Zagraj w sabaka z tym, dobra. Spróbuję zagrać z Bajfurem. A co u ciebie, zjadłeś? Siedzę. Wow, usiadłeś, udało się. Weź jeszcze jeden, weź tak oddal kamerkę trochę, żeby nikogo nie było. Tak? Nie, no tak troszkę bliżej. O, dobra, jest okej. Okay. Okej, dobra, zrobię screen z tego jeszcze. Kursor niestety widać, ale... Co? Kursor widać. To nie szkodzi. Just sitting here. To ja jestem bardzo dobrym tutaj urzędnikiem najwyższego oporu. Nie, najwyższego oporu. Połączyłem obie frakcje i teraz mamy najwyższy opór. Okej. Okay. Może przyjdź do mnie zagrać w karty. Jakby tak właśnie zrobić najwyższy opór i ruch porządku. Ruch porządku to byłaby ta frakcja, do której nigdy byś nie przystąpił. Ja bym był w najwyższym oporze. Wobec ruchu porządku. Ja byłabym w ruchu porządku, a ty stawiałbyś bezskuteczny opór. Dobra, idę się przebrać, nie? Tak? Dałam, żebyś przyszedł do nas pograć nie, w karty. Nie, nie chcę grać w karty. Nie? Dobrze. Jakiś plebs? Błagam. Nerd? Idę panele sprawdzę zaraz.
No muszę ludzi werbować do najwyższego porządku, a nie grać w karty. No co ty? Co ja tutaj Europę przejechałem, czy co? Dobrze, gdzie jest? No tej naszej, tej. Tego domku naszego. To tu. Dobrze. Zaplanuj. Zmień. Nie, bo tu zmieniasz. A, czy zaplanuj, okej, czy może włożyć po prostu, no dobra. Super, ale miał nowy strój. Masz jakiś nowy kostium już. Tak. Ja mam rękoje śmierza świetnego w ekwipunku. Zobaczymy, co ty masz. Co tobie dał najwyższy porządek? Próbnik komputerowy masz. Metalowy złom. O, dwie super. Części. Możesz je użyć złomu w składzie droidów, aby otrzymać własnego droida. Masz też detonator termiczny. Ja sobie swojego droida. Ja myślę, że mógłbyś dać mnie detonator termiczny, ale chyba nie ma takiej opcji. Nie, czemu? Bo mnie się przyda na misji. Może mi to się przyda. Będę sprawdzał panele. Dobrze, ja muszę kupić jakieś rzeczy, żeby wyruszyć na całkowicie legalną misję. No, to jest twarz najwyższego porządku po prostu. A tu jest zablokowane. Trzecia ranga, druga ranga. Ej, to czemu? To czekaj, najwyższego porządku. Może one są gdzieś jakoś inaczej? To jest ruch oporu. Ciekawe, może coś trzeba to odblokować gdzieś. A nie, to ci się odblokowało, dobrze. O, piękny, nazistowski mundur, cudownie. Masz do wyboru kolor taki i taki. To jak chcę ten szary, tak jak na Gwieździe Śmierci Tarkin nosił. O, super. Mój idol. Kurde, ale dobrze wyglądasz w tym mundurze. No pewnie. Tak. W czarnym wygląda lepiej, ale ten szary jest, wiesz, klasyka tematu. Mogę jeszcze mieć jakąś czapkę? Czapkę. Czekaj. I wiesz. Gdzie to będzie? Dodatki, czapki? Nie, są dodatki, tylko buty. Czekaj, nie. Czekaj, czy są w ogóle te takie... No może nie ma, może po prostu, wiesz, no bo może to by było razem ze strojem wtedy? O, patrz, są też takie doły i góry osobno, ale fajne. No nie wiem. Dobra, wróćmy do twojego munduru. Tu mogą być czapki, są skarpety, nie ma. Może na głowie są... Co? Tatuaże? To jest tylko głowę, dodatki. Może kliknij głowę po prostu, może. Okej. Okay. Czapki. No już. O! O, dobra. A już ani kolor można? Dobra, super, idealnie. Ideolą. A ty? Już mogę sobie włożyć na przykład taki kaptur, żeby wyglądać bardziej jak łajdak. Tak. Jak taki, wiesz, przemytnik. To przyjdę też się przebrać. Dobrze, będziemy się przybierać co jakiś czas, żeby było ciekawiej. Super, można być małym dzieckiem i po prostu szkolić się jako urzędnik nazistowskiego tutaj z Imperium. Jojo Rabbit to vibe. To ja, piękny. Czy on powiedział, że wszystko stanie w płomieniach? Tak, wszyscy zginiecie. Już po was. No kurde, że się nie kryjesz z tym wszystkim. Prowadź jogging. Musisz udać do kantyny. Ja. Dobra, tu szturm. Może spróbujemy tutaj już werbować jakichś ludzi, nie? Już jestem ubrany na robotę odpowiednio. No dobrze, możemy. Spróbujmy znaleźć kogoś, kto jest obywatelem Batu. No. Ta osoba nie wiadomo, kim jest. Może sprawdźmy identyfikator. No właśnie, ej, może o to chodzi, nie? Tutaj, jak nie znamy tożsamości, to się dowiemy dopiero, kim ona jest. A może jest jakimś kurde szpiegiem? Już tak podejrzanie. Ucieka. Podejrzanie idzie. Podejrzanie ucieka. Szybko. No co nie idzie? Może ta postać już robi co innego. No typie. Dobra, będę musiała pomyśleć, gdzie kupić rzeczy. Tu? Tu sami szturmowcy? Nie, dobra, to jest ktoś, kto chyba nie jest szturmowcem. No może z tą panią pójdzie dobrze. Z pani? Nie, to pan chyba. Przepraszam. Sylwia, ale to chyba pan. Proszę dokumenty. Ruch oporu czy najwyższy porządek? Bo wpierdol, powiedz kto. No dobrze, teraz ci się udało, ale pilnuj się. Nie będę takim miły następnym razem. To teraz tak, zobaczmy jak w ogóle zwerbować kogoś. Dobra, może powitajmy go przyjaźnie, zobaczymy.
Dzień dobry. Przepraszam za tę ostatnią sytuację, ale wie pan, jaka jest sytuacja. Ja jestem twój typ. Dobrze, jestem. Zacznijmy jeszcze raz. Porządnie. Dobra, w tym czasie może moja postać mogłaby zjeść coś. Bo właśnie moja postać mówiła, że nie lubi much i komarów, więc myślę, że to jest dobry starter do rozmowy. Wyślę ją do tego doku 7, czy co to tam było. O, twoja postać jest szczęśliwa, by znajdzona. No, to dobrze. No, przynajmniej teraz wreszcie nie ma jakiejś... Jak w ogóle to robić? Chyba by trzeba tak najpierw przyjaźnie, nie? Coś tam. No, chyba tak, trzeba by się to przyjaźnie. Pochwal szczerze. Zobaczymy. Może spróbuj z Bobkiem, bo z nim już masz trochę relacji. No, ale nie wiem, gdzie jest Bobek, kurczę. Możesz go zaprosić może gdzieś. O, porozmawiaj o mocy. Zobaczymy, czy jest użytkownikiem. Kawa? Ta, no ogólnie lubię. Cynisz, uściskasz dłoni. Nie, w tej sytuacji lepiej nie. To jest niebezpieczne. To ja zjem dziś... Job Shrimp Noodle Salad. Upla? Co pan sądzisz paczki? O holokronach? Holokronie, paczka. Aha, przepraszam. No, gadaliśmy o mocy, nie? Więc holokrony. Rozmawiaj o myśliwcach. Przecież myśliwca. No, próbuję się z nim zaprzyjaźnić, tak? Czy moja postać może usiąść? Ech, ja na stojąco. Nie ma gdzie. Fajna restauracja. Dobrze, niech je jak tam sobie chce. Dobrze, ty robisz ważniejsze rzeczy, chyba do ciebie. Przypomnę, czy uda nam się przekonać tego pana. Popraw humor. Może jak będzie w dobrym humorze, to dołączy. Nie lubi much. Muchy są okropne. O, ty też nie lubisz. Ty nie lubisz deszczu. Deszcz też jest kiepski. To prawda. Ha. Mówisz, że Batu jest super. O, no. Mieszkam tu całe życie, nigdzie indziej nie byłem. Odlatuję, na razie. Dobra, dajmy mu spokój. Dobra, no. Może zadzwońmy do Bobka i zobaczmy, czy możemy... Hej, Bobek, chcesz coś z najwyższego porządku? O, zobaczymy, czy przyjdzie. A, nie można? Może Bobek jest tu gdzieś? Bo nie jest tutaj gdzieś. Ale nie poznamy go, bo wygląda jak tak jak wszyscy jego rasy. Może zadzwonimy chociaż. Dobra, nauczyłam się przygotować potrawę. Dobrze, ja muszę się dowiedzieć, gdzie mogę kupić rzeczy. Spróbuję jeszcze u tego typa z antykami. Może on ma coś jeszcze podejrzanego. A jak nie, to pójdę włamywać się do paczek najwyższego porządku, żeby ukraść coś. Hunarb! Ganirom. Ciekawe, gdzie jest Bobek. Kiedyś stał tu. Duańska spira. No, to chyba niepotrzebna czaszka, nie. Holokron Jedi, opatrz. Holokron Sithów. Kalikori. O, kryształ Kyber. Okej. Okay. Może mogę kiedyś kupić pluszowy Ewok. Kilku pluszowy Porg. O, pluszowy Porg. Kupię pluszowego Porga. No dobrze, to tu nie kupię nic ciekawszego. Nie wiem, jak mam się przygotować do tej wyprawy, powiem ci szczerze teraz. Chyba zaliczyłem się przygotowałaś pewnie. No dobra. Już zrobiłeś coś wcześniej, co zakładali, że ma zrobić. No słuchaj, powiedzieli mi, że to będzie legalne, no to lecimy, trudno. Udaj się na wyprawę w interesach. Przemytnik fantynie powiedział ci, że to będzie totalnie legalne i... Słuchaj, kupiłam pluszowego Porga, nic złego nie może mnie spotkać. Poznać to Porg. Pamiątka.
To co ci detonator? No, będę mógł wybuchnąć coś. O, patrz, proszę, tu Soku Millennium. No, to prawda. O, kręć to, kręć to. Ziup. Okej. Okay. Co byś wolała? Przyprawy chyba, co? Dobra. Czy chodzi o te narkotyki, czy faktycznie o przyprawy? Nie wiem. Bo przyprawa to w świecie jest związane z tym narkotyk taki, nie? Nie, to w świecie Duny. Nie, w Gwiezdnych Wojnach też jest. W Gwiezdnych Wojnach są narkotyki? Przecież to dla dzieci. No przecież to są narkotyki. Wszystko jest w Gwiezdnych Wojnach. Czekaj, może mi się pomyliło z czymś innym faktycznie. Myślisz o Dunie, no. Nigdy w życiu nie myślałem o Dunie. Teraz jak oglądałem film Lyncha. Od tamtej pory się myślę o Dunie. Będziemy zabierać ładunek nieoznakowanych przypraw. Tak, spice, dobrze mówiłem. Przyprawa. I była wykopywana właśnie na Kessel, więc to dokładnie chodzi o narkotyki. Świetną grę zrobiliście. Ej, Czubaka jest ze mną. Świetną grę zrobiliście dla dzieci. Możesz być albo oficerem nazistowskiego imperium, albo możesz transportować... Przemycać narkotyki. Ej, słuchaj, no Poe chyba przemycał narkotyki, nie? A potem trafił do ruchu oporu, więc jest jakieś wyjście z tego bagna. A ty nie jesteś w ruchu oporu. No nie, ale mogę być. No. Przemycenie narkotyków tak sprawia, że mnie nie przyjmą. Tak sobie to... No, ale mogę się zmienić, kiedy tylko no, chcę. No, nie mam droida, więc... może być ciężko. No to omin. Czyli jednak widzisz, trzeba było się przygotować i kupić droida. No, albo zrobić droida. Nie mam złomu, tylko ty masz złom. No, tak się składa. Mogę... Słuchaj, no w ostateczności nasza misja się nie powiedzie. Ja mam ją tylko ukończyć. Może nie wszyscy musimy przeżyć. Strzelaj. No nie wiem, rób jak chcesz. Strzelaj? Ale... Ja bym strzelał ich. Dobra. Piraci to źli ludzie, no, nie? No wiem, że tak. Nie zasługuję na to, żeby żyć. O Jezu, ty puścisz to gdzieś, ten nasz komentarz, gdzie jest o nazistach, narkotykach i złych ludziach. I zabijaniu. O, dobrze, że Czubaka pilotuje. Bum! Pościg do bieg końca. Kontynuować misję? Ja bym kontynuowała misję. Dobra. Nie dajmy się rozproszyć chciwości. Nie udawaj, że masz zasady. Ja bym chciała przeżyć. Co ja robię w ogóle? Jestem cały czerwony. Nigdy czym mnie nie pilnujesz? Jesteś rozgniewany. Kiepski odbiór. No. Luke nie rozumie przez te zakłócenia. O nie, nie dodzwoniłeś się do... Bubo. Nie, jak to było? Bobka. Bubo. Przepraszam, nie ten pan. Bubo, ja się zmytałem osobą? Nie no, może iść spać? Nie wiem, co z tobą robić, bo ty musisz jechać do dzielnicy, przeprowadzać diagnostykę paneli, a no chciałabym, nie chciałabym przerwać mojej misji. No dobra, to nie ma... O, może już kończę. O, kończę. O, Hondo ma rację. Hondo przyznał mi rację w sumie. Hondo dobry chłop jednak. No ale następnym razem musimy kupić droida i kupić może jakąś broń czy coś. To ja cię położę spać chyba. Jak wstaniesz, to zajmiemy się najwyższym porządkiem. No energii mam najmniej chyba, więc to. Gdzie tu był ten budyneczek? To tu? Nie, to jedzenie ze mną to grilla. To tu będzie, o, śpi. Dobra, odśwież się jeszcze przed spaniem. Warto się umyć może. No jak, jeśli nalegasz. O, torba kredytów. O, dzieli mi się 80 do 20? No spoko. O nie, da, 30 dostanę. O, chuchu, jeszcze się wytargowałam. O, patrz. Z jakiej razy jakiś Hondo nakala po Sokołem Millennium? No, z Czubaką razem, tak? Czubaka jest pilotem. A Czubaka też dostaje z tego, rozumiem, tak? Tak. No. Dobrze. Mogę teraz budować rakiety, montować stabilizatory lądowania, a także eksplorować kosmos. Super. Już wszystko poza ekranem, nie? Mogę tu sobie czasem podejść do Sokoła Millennium i dać eksploruj, jak rozumiem, tak?
Ale fajny ten Soku Millennium, to im się udało. No. Tu robię ci screena. A, nie mogę sobie od tak. Okej, okay, potrzebuję dużej reputacji. Dobra, jeżeli może chyba tylko pogadać z Hondą. Powiedzieć mu, jak tam nam poszło. Hondo tańczy w kantynie. Idealny szef. Jestem fanką tego robota DJ-a. Rączki, rączki w górę, bawimy się! To jest takie miejscowe David Guetta. No tak, tak. Trzy ręce, że DJ Seba, ale może być też David Guetta, spoko. Trzy ręce ma! No, to o jedna więcej niż David Guetta. Dlatego jest lepszym DJ-em, no dlatego nie ma Davida Guetty. Nie zrobiłby kariery, skoro obok jest... jak się nazywa ten pan? Nie wiem, ale mogę z nim tańczyć razem. Tańczyć razem? A nie, to jest DJ R3X. Uuu, najlepszy DJ. Z nim mogę chyba tańczyć razem, mogę? Czekaj, tu dam tańczyć razem. A nikt już nie tańczy. O, no nie, oficer. Ciekawe, czy... Dobra, przyjmę jeszcze jakąś misję, i też pójdę spać. Co my tu mamy? Możemy jakby to powtarzać teraz, albo wezmę coś innego. O, może Tardia z Zerga. Najcenniejszy towar stanowią informacje. Dobra, zobaczymy. Ja są tylko jeden plusik. A nie, to daje dwa plusiki, dobra. Czyli mamy dostawę towarów, które trzeba przemieścić szybko. Okej. Okay. Użyj holostołu ruchu oporu lub najwyższego porządku, by zlokalizować kontrabandę. Okej, dobra, to pojadę z tobą jutro do najwyższego porządku, do holostołu. I może... A, przy tym holostole może mogę kupić jakąś broń na przyszłość. Dobra. To idziemy spać. Siku i spanie. No to zapisz grę jeszcze i zapiszemy gameplay. Tak. I myślę, że na dzisiaj chyba trochę wystarczy. No. Fajna ta gra. Lepsza niż normalne Simsy. Kto by chciał chodzić do pracy, albo do szkoły, albo, nie wiem, robić lekcje. Po co grać w normalne życie? W sensie, no okej, rozumiem, że możesz w grze poprowadzić to życie lepiej niż normalne życie, ale to wciąż jest normalne życie i takie jakby masz możliwości jak w normalnym życiu. A tutaj możesz zostać trybikiem w korpo. Nazistowskim. Super. No i patrz, śpisz w swoim mundurze. No powiem, że tak. Jak wstanę, to ja się... Słuchaj, w którym korpo dostajesz od razu swój mundur? I od razu wysyłać na ulicę, żeby nakłaniać innych ludzi, żeby też wstąpili. Dobra, to zapisaliśmy, to myślę, że wyłączamy grę. Dobrze. Wejdź z gry. Zapisz i wejdź. Dobra. Dobra. Do zobaczenia.